Ja to mam te, bo ci na razie jeszcze marka nie ma i dopiero się proszę o listę obecności gości. Czy wszyscy podpisali listę? Proszę o zajmowanie miejsc, jest po 12:00. Proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, zaczynamy. Pani Paulino, proszę też o podpisanie listy. Proszę o zajmowanie miejsc. Dobrze, zaczynamy, Szanowni Państwo. Otwieram 61. sesję Rady Gminy Orchowo. Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Na obradach witam Panie i Panów Radnych oraz zaproszonych gości. A są nimi: wójt gminy Orchowo Jacek Misztal, nieobecny, Anna Błaszczyk, skarbnik gminy, witam Pani Aniu, Grzegorz Matkowski, sekretarz gminy, nieobecny, Jarosław Hendrysiak, radca prawny, nieobecny, Czesław Dykszak, wicestarosta powiatu słupeckiego, pan wicestarosta usprawiedliwiał swoją nieobecność, Bogdan Jastrząb, radny Rady Powiatu Słupeckiego, nieobecny,
Magdalena Kasprowicz, inspektor do spraw oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych. Witam Pani Magdo. Paulina Szmyt, inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego. Witam Pani Paulino. Anna Barc, referent do spraw wymiaru podatków i opłat. Nieobecna Pani Ania, tak? Nie ma Pani Ani. Przyjdzie. Piotr Bukowski, starszy specjalista do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego. Też będzie trochę później, bo rozmawiałam z nim. Piotr Wędzikowski, inspektor do spraw gospodarki komunalnej. Witam Panie Inspektorze. Witam Panią Agnieszkę z obsługi Rady. Witam Pana Pawła, służącego nam pomocą techniczną. Wszystkich oglądających sesję. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Witam serdecznie. Dobrze. Szanowni Radni, przypominam o środkach ostrożności, czyli o maseczkach obowiązujących, odpowiedniej odległości i tyle, jeżeli chodzi o sesję. Proszę nie zdejmować maseczek podczas obrad. W dzisiejszych obradach uczestniczy 13 radnych. Mamy kworum, możemy podejmować prawomocne uchwały oraz wnioski. Nieobecna jest Pani Stanisława Kryszak i Pan Marek Wędzikowski. Pan Marek się spóźni. Pani Stasia najprawdopodobniej też, nagły przypadek, po prostu nie mogła dotrzeć do nas tutaj na godzinę 12. Szanowni Państwo, porządek obrad otrzymaliście, materiały sesyjne również. Wiemy z komisji wspólnej, że mamy bardzo dużo zmian w porządku obrad, ponieważ projekty uchwał Pan Wójt tutaj nie przedstawił mi wcześniej, przed sesją, zostały wprowadzone przez radnych podczas komisji. Dzisiaj będziemy, dostaliście zmianę porządku obrad wydrukowaną już obowiązującą. Dzisiaj będziecie wprowadzali, za chwilę oddam Państwu głos, po kolei swoje uchwały, czyli uchwały Pana Wójta w sumie. Natomiast ja potem zwrócę tylko na kolejność. Tak jak mówiłam na komisji, kolejność porządku obrad się zmieni, ponieważ jak ja robiłam porządek obrad, nie miałam tych uchwał, więc nie może być tak, że my najpierw wyrażamy zgodę przyjmując uchwałę budżetową o przyjęciu 60 tysięcy na odpady, a potem dopiero uchwałą wyrażamy zgodę w następnej kolejności. Tak być nie może, dlatego porządek obrad zmieni się, kolejność niektórych druków. Bardzo proszę o wprowadzanie przez radnych projektów uchwał. Proszę. Proszę, Pan Radny Chmielarczyk. Ja bym proponował wprowadzić uchwałę w punkcie 8 rozpatrzenie i podjęcie uchwał punkt 14 w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju gminy Orchowo na lata 2022-2031. Dobrze, druk numer 321, tak? Tak. Dobrze, Szanowni Państwo, poddam pod głosowanie wniosek Pana Chmielarczyka. Dzisiaj, ponieważ jeszcze nie ma Pana Wiceprzewodniczącego, proszę. Nie ma jeszcze Pana Wiceprzewodniczącego. Proszę bardzo, żeby mi głosy tutaj liczyła imiennie Pani Radna Andrzejewska. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za? Chwileczkę. Tak, poczekamy. Uzupełni Pani Ania tutaj listę obecności na liście do głosowania. Poczekajmy chwilkę. Okay. Już? Dobrze. Szanowni Radni, kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu odnośnie wniosku Pana Bogdana Chmielarczyka? Proszę o głosowanie. Andrzejewska Anna, za. Barc Alicja, za. Bąkowska Lidia, za. Chmielarczyk Bogdan, za. Korwiński Jan, za. Kapturski Paweł, za. Kosiak Anna, za. Mikuła Grzegorz, za. Piekarska Joanna, za. Przybylska Elżbieta, za. Stube Maciej, za. Szczepański Ryszard, za. Świtek Ryszard, za. Biorących, liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13, głosy za 13, przeciw 0, wstrzymujące 0. Dziękuję bardzo, wniosek został przyjęty jednogłośnie. Proszę następna, może tak po kolei Pani Ania, Pani Barc Alicja.
W sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk numer 319. Tak, to będzie kolejność porządku obrad numer 7. Tak. Dobrze, proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? 314. Druk numer 319. W sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgadza się pani Alu? Tak. Dobrze, proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Andrzejewska Anna – za. Bartz Alicja – za. Bąkowska Lidia – za. Chmielarczyk Bogdan – za. Korbiński Jan – za. Kapturski Paweł – za. Kosiak Anna – za. Grzegorz Mikuła – za. Piekarska Joanna – za. Przybylska Elżbieta – za. Stube Maciej – za. Szczepański Ryszard – Świtek Ryszard – za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13, głosy za 13, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0. Dziękuję bardzo. Wniosek pani Bart został przyjęty jednogłośnie. Proszę o kolejne zgłoszenia. Proszę, pan radny Stube był najpierw. Składam wniosek o poszerzenie porządku obrad. W punkcie 8 rozpatrzenie i podjęcie uchwał. W podpunkcie 6 projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty, podwyższonej stawki opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Druk numer 318. Dobrze. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Andrzejewska Anna – za. Bartz Alicja – za. Bąkowska Lidia – za. Mielarczyk Bogdan – za. Korbiński Jan – za. Kapturski Paweł – za. Kosiak Anna – za. Piekarska Joanna – za. Grzegorz Mikuła – za. Przybylska Elżbieta – za. Stube Maciej – za. Szczepański Ryszard – za. Świtak Ryszard – za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13, głosy za 13, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Dziękuję bardzo. Wniosek pana Macieja Stube został przyjęty jednogłośnie, ale proszę o ciszę, bo mi to przeszkadza. Dobrze, jednogłośnie został przyjęty wniosek pana Macieja Stube. Proszę o kolejne zgłoszenia. Proszę, pan radny Korbiński. Ja chciałem też wnieść w sprawie uchwalenia regulaminu i dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Druk numer 320. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Ma pani już? Tak. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu odnośnie wniosku pana radnego Horbińskiego? Druk numer 320. Okay. Tak, 320. Andrzejewska Anna – za. Bart Alicja – za. Bąkowska Lidia – za. Chmielarczyk Bogdan – za. Korbiński Jan – za. Kapturski Paweł – za. Kosiak Anna – za. Mikuła Grzegorz – za. Piekarska Joanna – za. Przybylska Elżbieta – za. Stube Maciej – za. Szczepański Ryszard – za. Świtek Ryszard – za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13, głosów za 13, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Dziękuję bardzo. Wniosek pana Horbińskiego został przyjęty jednogłośnie. Chwileczkę, szanowni państwo, jeszcze muszę coś sprawdzić. Dobrze. Dobrze, proszę kolejne. Panie radny Andrzejewski, wniosek pana Horbińskiego został przyjęty jednogłośnie. Proszę, panie radny Andrzejewski. Ja składam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 8 pod punkcie 12 uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Orchowo z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok, druk 317. Ten projekt uchwały był przez wiceprzewodniczącego wprowadzany, natomiast jeszcze go nie ma, więc tutaj pani Andrzejewska wprowadza. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Andrzejewska Anna – za. Bart Alicja – za. Bąkowska Lidia – za. Chmielarczyk Bogdan – za. Chorbiński Jan – za. Kapturski Paweł – za. Kosiak Anna – za. Mikuła Grzegorz – za. Piekarska Joanna – za. Przybylska Elżbieta – za. Stube Maciej – za. Szczepański Ryszard – za. Świtek Ryszard – za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13, głosów za 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Wniosek pani radnej Andrzejewskiej został przyjęty jednogłośnie. Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi bądź wnioski do porządku obrad? Nie ma. Szanowni państwo, jeszcze przegłosuję porządek obrad po zmianie, ponieważ tych zmian było dużo. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Za porządkiem obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. Proszę o głosowanie. Momencik, tylko wpiszę. Andrzejewska Anna – za. Bart Alicja – za. Bąkowska Lidia – za. Chmielarczyk Bogdan – za. Chorwiński Jan – za. Kapturski Paweł – za. Kosiak Anna – za. Mikuła Grzegorz – za. Piekarska Joanna – za. Przybylska Elżbieta – za. Stube Maciej – za. Szczepański Ryszard – za. Świtek Ryszard – za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13, głosów za 13, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0. Dziękuję bardzo. Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu porządku obrad, trzeciego, przyjęcie protokołu nr 60 z sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2021 roku. Ten protokół był wyłożony w Biurze Rady, ja też uwagi na nią wprowadziłam, uwagi zostały naniesione. Czy są jeszcze jakieś uwagi, pani Agnieszko? Nie było uwag. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, czwartego, informacje wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Dobrze, ja odczytam to sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Według danych Ministerstwa Finansów w gminie Orchowo przyznano kolejne środki finansowe w kwocie 900 tysięcy złotych jako uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych. Pieniądze mają trafić do budżetu jeszcze w tym roku. Dzięki tym środkom staje się realna m.in. budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Słonecznej w Orchowie, o co będę wnioskował do Rady Gminy Orchowo w roku 2022. W dniu 12 listopada 2021 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupcy wydał zaświadczenie o możliwości przystąpienia do użytkowania inwestycji obejmującej rozbudowę budynku środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie. Tym samym uczestnicy zajęć mogą już w pełni korzystać z rozbudowanego obiektu, który spełnia standardy określone w rozporządzeniu o środowiskowych domach samopomocy dla 40 osób, a nie 30. Zadanie w 100% zostało sfinansowane ze środków pozyskanych przez gminę Orchowo z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19. W dniu 13 listopada 2021 roku w Rychwale odbyło się spotkanie pod nazwą Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi, organizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Podczas tego wydarzenia wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wręczył nagrody i wyróżnienia dla najaktywniejszych sołectw z terenu Wielkopolski Wschodniej. Laureatem 5. edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska zostało również sołectwo Bielsko, które otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł oraz pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Informuję, że z dniem 15 listopada 2021 roku zakończyły się prace mieszkańców sołectwa Słowikowo oraz sołectwa Myślątkowo związane z realizacją dwóch projektów w ramach konkursu Piękniej Wielkopolska Wieś.
to jest Słowikowo-rowerowo, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słowikowie oraz odkryjmy na nowo nasze Myślątkowo. Dziękujemy mieszkańcom obu sołec za bardzo duże zaangażowanie oraz gratulujemy efektów końcowych zrealizowanych inwestycji. Materiał przekazany na sesję w dniu 29 listopada, czyli dzisiaj. Remonty cząstkowe dróg gminnych przy użyciu kruszywa naturalnego lub masy asfaltowej. Koszenie trawy na stadionie i na plaży w Orchowie. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Słowikowie. Remont chodnika przed remizą w Słowikowie. Wycinka krzewów ulica Dąbrowa oraz przy świetlicy w Osówcu. Malowanie dwóch kotłowni. Porządkowanie terenu wokół SDS. Porządkowanie terenu miejsc publicznych oraz wokół budynków użyteczności publicznej, Urzędu Gminy, Domu Kultury i Strażaka, przedszkola, cmentarza w Orchowie. Z upoważnienia tutaj magister Piotr Bukowski. Dobrze, szanowni Państwo, pytania jakieś ja tutaj mam do pani skarbnik, ponieważ odnośnie tej dotacji 900 tysięcy. Ja mam pytanie pani skarbnik, ponieważ to jest subwencja ogólna, czy ona jest celowa, że to jest wsparcie inwestycji kanalizacyjnych, czy to jest zwrot podatków PIT-ów i CIT-ów? Nie, to jest celowa. Celowa. Tam po prostu były na dwa, albo na instalacje wodociągowe, albo na instalacje kanalizacyjne. My otrzymaliśmy na instalacje kanalizacyjne. Rozumiem. Pan wójt napisał tutaj, że wystąpi do Rady Gminy będzie wnioskował o tą kanalizację na Słonecznej. No panie wójcie, my dwa lata z rzędu do pana występujemy już z wnioskiem formalnym, zabezpieczając pieniądze w budżecie, żeby właśnie pan tą inwestycję zrobił. Więc nasze wnioski chyba się mijają. Ja pani skarbnik jeszcze mam pytanie, jak już tutaj jesteśmy przy inwestycjach czy przy subwencjach, a zwrot właśnie tej celowej, tej ogólnej subwencji z PIT-ów i CIT-ów, my otrzymaliśmy coś? Nie z PIT-ów, CIT-ów, tylko dostaliśmy taką uzupełnienie subwencji ogólnej. Tak, wysokości, znaczy na papierze na razie mamy, to ma wpłynąć do nas, do urzędu na konto 28 grudnia, taki jest harmonogram, to jest 351 tysięcy, no ileś tam złotych, nie pamiętam już. Te pieniążki są dzisiaj wprowadzone po stronie dochodów, tak, w dzisiejszym projekcie uchwały oraz po stronie rozchodów jako lokata. Jako lokata. Jako lokata. Natomiast w przyszłym roku już w projekcie budżetu one są umieszczone po stronie przychodów już. Czyli one już są umieszczone? Tak, one już są podzielone. Ale to nie jest subwencja celowa, to jest subwencja ogólna. Tak, ogólna. Tak. Dobrze, czyli można przeznaczyć na każdą inwestycję. Tak, tak. Dobrze, i teraz znaczy jeszcze... się nie, na wydatki bieżące na też wydatki można. Na wydatki bieżące no, można, no, ale też na można. Różne inwestycje, tak. Prawda? No na bieżące trochę mamy tych pieniążków. A niech mi pani powie jeszcze w takim razie, a subwencja oświatowa? Jaki my dostaliśmy też jakieś wyrównanie, czy jakieś dofinansowanie? Subwencji? W tym roku nie, nie dostaliśmy. Nie. Dobrze. To ja w sumie tyle. Ktoś ma jeszcze pytania odnośnie tutaj? Ja jeszcze chciałabym też wiedzieć, takie pytanie panu wójtowi zadam, ponieważ inwestycja SDS jest zakończona. Kiedy zostaną przyjęci mieszkańcy gminy Orchowo, którzy od paru lat czekają, żeby tam się dostać? Czy pan wójt już ma jakieś tutaj plany z tym związane? Dobrze. Sprawozdanie tak. Dobrze, nie ma pytań, przechodzimy w takim... Proszę, pan radny Świtek. To inwestycja tak zwana w Słowikowie, bo nie tak zwana, ale w Słowikowie, łącznie z tym utwardzeniem tym wszystkim, tymi panelami, ile to kosztowało? Setek tysięcy, mam wrażenie, ale... Panie skarbnik, pani poda ogólną kwotę. $915,162.64. Dobrze. Tyle ta inwestycja kosztowała. Jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych za rok 2020.
No tu, Szanowni Państwo, się będzie działo. Ja muszę sobie aż maseczkę poprawić, zanim to odczytam. Każdy z nas zrobił błędy. Każdy. Więc ja pozwolę sobie tylko tutaj odczytać, bo taki punkt mamy, muszę to odczytać. Lista jest długa. Szanowna Pani, informuję o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2021 roku według stanu na 31 grudzień 2020 rok przez radnych oraz inne osoby zobowiązane do ich złożenia, 7 sztuk, i przekazanych do Urzędu Skarbowego w okresie od 7 maja do 16 lipca 2021 roku. W wyniku analizy ustalono, że w odniesieniu do części oświadczeń majątkowych stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, a także inne dodatkowe uchybienia i nieprawidłowości. Anna Andrzejewska, nie określono przynależności dochodów do odrębnego majątku i objętego małżeńską wspólnością majątkową. Ponadto w punkcie trzecim w części B nie podano miejsca położenia gospodarstwa rolnego wykazanego w punkcie drugim części A. Barca Licja, nie określono przynależności dochodów, składników mienia ruchomego i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Ponadto w oświadczeniu za rok 2018 wykazano powierzchnię gospodarstwa rolnego 54,3430 hektara. W oświadczeniu za rok 2019 wykazano powierzchnię 56,1830 hektara. Natomiast w oświadczeniu za rok 2020 ponownie wykazano powierzchnię 54,3430 hektara. Bąkowska Lidia, nie określono przynależności domu i budynku gospodarczego oraz dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Ponadto w punkcie 10 w części A nie określono w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięto kredyt. Mielarczyk Bogdan, nie określono przynależności zasobów pieniężnych, domu i budynku gospodarczego oraz dochodów i składników mienia ruchomego do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Chorbiński Jan, nie określono przynależności zasobów pieniężnych, domu, dochodów, składników mienia ruchomego i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Ponadto w punkcie 8 w części A nie podano dochodów z działalności wykonywanej osobiście wykazanych w zeznaniu podatkowym za rok 2020 i informacji PIT-11 wystawionej przez Urząd Gminy w Orchowie. Wysokość dochodów z renty została wykazana w wysokości niezgodnej z zeznaniem podatkowym i informacją PIT-11A wystawioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wykazano błędną kwotę dochodu z tytułu diety wypłaconej przez Urząd Gminy w Orchowie. No pan sołtys zaszalał normalnie, wszystkie możliwe błędy. Kapturski Paweł, nie określono przynależności dochodów, składników mienia ruchomego i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Ponadto w punkcie 8 w części A podano przychód z wynagrodzenia ze stosunku pracy, należy podać dochód. W punkcie 10 w części A nie określono w związku z jakim zdarzeniem i wobec kogo zaciągnięto kredyt. W punkcie 3 w części B nie podano miejsca położenia gospodarstwa rolnego wykazanego w punkcie 2 części A, w punkcie 2 w części A dotyczącym gospodarstwa rolnego i osiągniętego z tego tytułu przychodu i dochodu podano tylko jedną kwotę. Należy wykazać dwie kwoty, odrębnie określić przychód i odrębnie dochód. Kryszak Stanisława, nie określono przynależności zasobów pieniężnych, dochodów i składników mienia ruchomego do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Ponadto w części B miejsca położenia nieruchomości należy wykazywać w punkcie 1.4 zgodnie z chronologią w części A w punkcie 1.4. Mikołaj Grzegorz, nie określono przynależności domów i gospodarstwa rolnego oraz zasobów pieniężnych, dochodów, składników mienia wymienionego w punkcie 5 w części A i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Ponadto w punkcie 2 w części A dotyczącą gospodarstwa rolnego i osiągniętego z tego tytułu przychodu i dochodu podano tylko jedną kwotę. Należy wykazać dwie kwoty, odrębnie określić przychód i odrębnie dochód. W punkcie 10 w części A nie określono także wobec kogo zaciągnięto kredyt. Piekarska Joanna, nie określono przynależności składników mienia ruchomego do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Przybylska Elżbieta, nie określono przynależności zasobów pieniężnych, domu i działki budowanej oraz dochodów,
składników mienia ruchomego i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Ponadto w punkcie 8 w części A podano błędną kwotę dochodu z tytułu diety radnego wypłaconej przez Urząd Gminy w Orchowie. W punkcie 8 w części A nie podano także dochodów z innych źródeł wykazanych w zeznaniu podatkowym za rok 2020 na podstawie informacji PIT-11 wystawionej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowikowie. Z Tuby Maciej nie określono przynależności zasobów pieniężnych, udziałów w spółkach handlowych, dochodów, składników mienia ruchomego i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Szczepański Ryszard nie określono przynależności dochodów do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Świtek Ryszard nie określono przynależności zasobów pieniężnych, dochodów, akcji w innych spółkach handlowych i składników mienia ruchomego do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. W części B nie podano także miejsca położenia domu wykazanego w części A, punkt 1. Ponadto w części B miejsca położenia nieruchomości należy wykazywać w punkcie 1.4 zgodnie z chronologią w części A2, punkt 1.4. Będzikowski Marek nie określono przynależności zasobów pieniężnych, dochodów składników mienia ruchomego do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Ponadto w punkcie 8 w części A podano błędną kwotę dochodu z tytułu wypłaconych diet, niezgodna z wystawioną przez Urząd Gminy w Orchowie informacją PIT-R. W przypadku pozostałych oświadczeń majątkowych stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości, które wyszczególniono w odniesieniu do poszczególnych osób. Chodzi tutaj o mnie, Szanowni Państwo, ponieważ ja wysyłam i do Wojewody, i do Urzędu Skarbowego, ale ewenementem jest, że przekręcono moje nazwisko. Ja się nazywam Kosiniak-Anna według Urzędu Skarbowego i się zastanawiam, czy w ogóle to mnie dotyczy. Będę musiała chyba zadzwonić. W punkcie 8 w części A podano przychód z wynagrodzenia ze stosunku pracy, należy podać dochód. W punkcie 10 w części A nie określono, wobec kogo zaciągnięto kredyt. Ponadto nie określono przynależności kredytu konsumenckiego do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. To tyle, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe, ponieważ mamy bardzo dużo tych błędów. Ja proponuję, żeby Pani Agnieszka skserowała dla każdego radnego i żebyście taki dokument sobie wzięli, żeby potem na podstawie tego w przyszłym roku odpowiednio wypełnić oświadczenie, żeby te błędy zminimalizować. To tyle, jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe, Szanowni Państwo. Pytanie. Tak, proszę. Proszę. Mogę, Pani Przewodnicząca? Tak. To powiem Pani tak. Ja poświęciłem trochę czasu i zadzwoniłem sobie do Urzędu Skarbowego w Słupcy, rozmawiałem z Panią, która nas rozlicza. Pani mi podpowiedziała, co mam robić, a błędy nadal są. I nie będę więcej komentował. Zależy, kto to sprawdza, Szanowni Państwo. Tak, mi się wydaje, ja też tak. Generalnie naprawdę się przykładam. Bo ja już w którymś momencie doszedłem do tego, tak, że moje oświadczenia były beznaganne. Dwa razy chyba, czy jakoś. Tak, te błędy, w ubiegłym roku było to samo, co w tym roku. W tym roku to samo, co... Często jest tak, że ktoś jest kawalerem, czy panną, czy ma inny status, a na przykład się zarzuca, że tej odrębności majątkowej się nie określiło, czy jak. No to są takie błędy jakieś, których uważam... Ja chyba za dużo nawet zapisałem. Tak, tak. Zapisałem. Także myślę, że tutaj chyba Państwo... Pani Agnieszko, bardzo proszę pamiętać, żeby radny skserować, żeby każdy sobie na spokojnie przejrzał i przeanalizował. Dobrze, Szanowni Państwo, pytania jeszcze jakieś? Nie ma. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Orchowo za rok szkolny 2020-2021. Tutaj zadania oświatowe były omawiane i były opiniowane na... Opiniowane były? Pani Witko, nie były chyba opiniowane, nie, na komisji. Opiniowane nie były. Nie były. Były tylko omawiane. Czy ktoś ma tutaj jeszcze pytania? Czy Pani Magda chciałaby coś dodać? Ja bym chciała dodać tyle, że dzisiaj Państwo macie przed sobą zestawienie z uwzględnieniem danych z egzaminów po 8 klasie Szkoły Podstawowej w Słowikowie. Są wszystkie tabelki. Wykres numer 2. Wszystkie szkoły działające na terenie naszej gminy w porównaniu z ogólnym wynikiem gminy i średnią powiatową ze wszystkich trzech egzaminów, a później w rozbiciu na poszczególne przedmioty, czyli język polski, matematykę i język angielski.
Dobrze. Pytania, Pani Lisko, Pani tutaj jakieś? Może już nie w formie pytania. Mam taką tutaj uwagę czy sugestię. Jak wiemy, uczniowie posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej piszą sprawdzian dostosowany do swoich możliwości, czyli inny niż pozostali, ale wyniki tego sprawdzianu trafiają do ogólnej średniej, no i są liczone po prostu jako całość. Więc wyniki średnie szkoły są liczone, znaczy zgadzają się z możliwościami czy ze sprawdzianami wszystkich uczniów bez podziału na uczniów, którzy piszą, którzy posiadają orzeczenie i którzy nie posiadają orzeczenia. Ja sobie zdaję sprawę doskonale z tego, że pani w tej chwili mi nawet nie potrafi, znaczy nie chodzi o to, że nie potrafi, tylko że nie jest w stanie się odnieść, ponieważ nie spodziewała się pani na pewno zwrotu w tym kierunku i prośby o informację, dlatego ja o taką informację nie proszę, tylko moja sugestia jest taka, żeby na przyszłość po prostu się tym problemem również zająć. I chcę poinformować, że w planie pracy Komisji Oświaty na przyszły rok umieszczę punkt o następującej treści. Przygotowanie kryteriów i propozycji dotyczących kształtu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Orchowo za rok szkolny 2021-2022. To jest taki roboczy tytuł. W każdym razie tutaj na Komisji Oświaty spróbujemy, żeby pani było łatwiej to odnieść się do tych różnych naszych pytań na przyszłość. Czy to zestawienie, czy to będzie w jakimś wcześniejszym terminie? To znaczy tak, tak, oczywiście, będzie pani poinformowana. Zresztą w planie pracy będzie już termin podany, kiedy na Komisji Oświaty będziemy się tą sprawą zajmować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pytania jeszcze tutaj? Nie ma pytań. My będziemy tą informację głosować, Szanowni Państwo. Przyjęcie tej informacji. Więc proszę o przeszykowanie kolejnej listy do głosowania. I to jest, tak, tak, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Orchowo. Tak jak jest. Poczekajmy chwilkę, pani Ania wpisze tytuł głosowania. Dobrze. Dobrze, Szanowni Państwo, będziemy głosowali przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Orchowo za rok szkolny 2020-2021. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Anna Andrzejewska za. Radna Bart Alicja. Za. Radna Lidia Bąkowska. Za. Radny Bogdan Chmielarczyk. Za. Radny Jan Korbiński. Za. Radny Paweł Kapturski. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Grzegorz Mikuła. Za. Radna Joanna Piekarska. Za. Radna Elżbieta Przybylska. Za. Radny Maciej Stube. Za. Radny Szczepański Ryszard. Za. Radny Ryszard Świtek. Wstrzymuje się. Liczba biorących radnych w głosowaniu 13. Głosy za 12, głosy przeciw 0, 1 głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Informacja oświatowa została przyjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ten program był po części omawiany na komisji. Natomiast Szanowni Państwo, my przy tym punkcie nie będziemy głosować, bo za chwilkę też pojawi nam się projekt uchwały, gdzie załącznikiem jest ten program, więc tam dopiero będzie głosowanie. Ja bardzo proszę, czy Pani Magda tutaj chce coś dodać? Pytania jakieś? Ja mam pytanie Pani Magdo, ponieważ gdzieś mi to uciekło. W jaki sposób organizacje, przedstawiciele organizacji pozarządowych są informowani? Czy Pani ma do wszystkich adresy mailowe bieżące? Nie, nie mam do wszystkich. Nie ma Pani.
No myślę, że warto by było tutaj ten punkt uzupełnić, ponieważ no trudno informować kogoś, jeżeli się do niego nie ma na przykład żadnych namiarów. Natomiast w jaki sposób tutaj przez Panią odbyło się to informowanie organizacji, czy tylko wrzucenie na stronę internetową gminy, czy... To było na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń. Czyli tak jak jest przyjęte w uchwale o konsultacjach. Mhm. Dobrze. Pytania? Nie ma pytań. To dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Dobrze. Szanowni Państwo, podpunkt 1. Ustalenie wynagrodzenia wójta gminy Orchowo, druk nr 308. Ten projekt uchwały był opiniowany na komisji wspólnej. Czy ktoś chciałby jeszcze pytania jakieś zadać, czy nie? Dobrze. Odczytam, Szanowni Państwo, za chwilkę projekt uchwały i będziemy głosować. Proszę tylko o opinię poszczególnych komisji. Ja mam. Proszę. O ile przegłosujemy, no bo teraz nie wiem, czy przed głosowaniem mam się zapytać, czy po przegłosowaniu. O ile na to... przegłosowaniu nie, Panie Radny. Jeżeli podchodzimy do głosowania, nie ma pytań. Pytania przed. Skąd się znajdą pieniądze na tą pensję o 10 tysięcy wyższą dla pana wójta? Pan wójt zawsze odpowiadał, jak tam coś drobnego było potrzeba. A skąd te pieniądze? I teraz się pytam, skąd będą te pieniądze, jakieś przesunięcia, żeby po prostu... Proszę, pani skarbnik. Były na ostatniej sesji przesuwane z wolnych środków. Tam było 50 tysięcy zwiększone. Dobrze. To jeszcze nie było uchwały, aby środki były przesuwane. No nikt nie powiedział. Przyjmowaliśmy to z wolnych środków, panie radny. Jakiś chodnik nie będzie tylko zrobiony. Dobrze. Czy ktoś ma pytania jeszcze jakieś? Nie ma pytań, ja odczytam projekt uchwały, będziemy głosować. Uchwała... Aha, jeszcze tylko przepraszam bardzo. Tak. Proszę o komisję opinii. Wyniki opinię głosowania komisji nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Orchowo. Komisja Oświaty 3 głosy za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się w obecności 8 członków komisji. Opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa 1 głos za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się w obecności 8 członków komisji. Opinia pozytywna. Dobrze, bardzo dziękuję. Odczytam projekt uchwały, będziemy głosować. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Orchowo. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wynagrodzenie miesięczne wójta gminy Orchowo pana Jacka Misztala, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w następującej wysokości. Punkt pierwszy. Wynagrodzenie zasadnicze 8200 zł. Dodatek funkcyjny 2520 zł. Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 3216 zł. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego 1640 zł. Razem daje to kwotę 15576 zł. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 37/155/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 września 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Orchowo. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Orchowo. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Uzasadnienie Państwo macie. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Anna Andrzejewska wstrzymuje się. Radna Alicja Bartz. Radna Lidia Bąkowska. Wstrzymuje się. Radny Bogdan Chmielarczyk. Za. Radny Jan Chorbiński. Za. Radny Paweł Kapturski. Wstrzymuje. Radna Kosiak Anna. Wstrzymuje się. Radna Kryszak Stanisława. Przepraszam.
Radny Grzegorz Mikuła. Wstrzymuje się. Radna Piekarska Joanna. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stube Maciej. Za. Radny Ryszard Szczepański. Za. Radny Świtek Ryszard. Wstrzymuje się. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13. Głosy za 6. Głosy przeciw 0. Głosy wstrzymują 7. Dobrze, dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 6 głosami za, 0 przeciw i 7 wstrzymujących się w obecności 13 radnych. Dobrze, Szanowni Państwo, czy płaca przekłada się na jakość pracy? Mam nadzieję, że mieszkańcy ocenią. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Podpunkt drugi w sprawie uchylenia uchwały numer 58 na 253 na 21 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska, druk numer 309. Dobrze, Szanowni Państwo, czy ja mam tu kilka tych porządków, tam dobrze. Ten projekt uchwały był opiniowany na komisji. Ja natomiast mam tutaj zastrzeżenia, dlatego że powinien być zapis w jednej uchwale odnośnie uchylenia, uważam. Nie wiem, dlaczego radca tutaj opiniował pozytywnie osobno uchylenie, osobno podjęcie nowej uchwały. No ale dobrze, zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie w organie nadzoru, jak wyślemy. Proszę o opinię komisji. Czy ktoś ma pytania jeszcze do tego projektu? Proszę, pan radny Świtek. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Czy ktoś się pytał pana wójta, o ile ta uchwała przejdzie, że on będzie chciał reprezentować gminę Orchowo w stowarzyszeniu i czy będzie jeździł tam, bo jak na sesję nie przychodzi jakimś sobie powodem. Ciekawe, kiedy przyjdzie, czy ta pensja mu teraz, jak to się mówi, doda odwagi albo tam zmieni swój wizerunek na lepsze, to się zapytuje, czy on tam będzie jeździł, jak on tam się sprawuje, bo nikomu nie zdaje żadnego sprawozdania, no i po prostu mam pewne wątpliwości, że na pewno nie będzie tak. Panie radny, to może ja odpowiem. Pan wójt ma to wpisane w swoje obowiązki i czy on chce, czy nie, powinien reprezentować gminę za tą opłaconą. Dobrze, czy pytania jakieś? Nie ma pytań, proszę o opinię komisji. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały nr 58/253/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska. Komisja Przepraszam Panie Witko, w sprawie uchylenia, nie? O tą uchwałę. W sprawie uchylenia, tak. Dobrze. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały. Dobrze. Komisja Oświaty, 6 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się, w obecności 8 członków komisji, opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa, 5 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się, w obecności 8 członków komisji, opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Ktoś pytania ma? Nie ma pytań. Odczytam projekt uchwały, będziemy głosować. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 58/253/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, paragraf 1, uchyla się uchwałę nr 58/253/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Anna. Wstrzymuje się. Radna Barca Licja. Za. Radna Lidia Bąkowska. Wstrzymuje się. Radny Bogdan Chmielarczyk. Za. Radny Chorbiński Jan. Za. Radny Paweł Kapturski. Za. Radna Kosiak Anna. Wstrzymuje się od głosu. Radny Grzegorz Mikuła.
Uwaga. Radna Joanna Piekarska. Za. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stube Maciej. Za. Radny Szczepański Ryszard. Za. Radny Świtek Ryszard. Wstrzymuje się. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13. Głosy za 9. Głosy przeciw 0. Głosy wstrzymujące 4. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta większością głosów. Za 9, 0 przeciw, wstrzymujących się 4 w obecności 13 radnych. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Podpunkt trzeci w sprawie przystąpienia do lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska, druk nr 310. Ten projekt uchwały również był omawiany i opiniowany. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie ma pytań. Proszę o opinię komisji. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie przystąpienia do lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska. Druk nr 310, Komisja Oświaty 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, w obecności 8 członków komisji, opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa 7 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się, w obecności 8 członków komisji, opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Odczytam projekt uchwały. Będziemy głosować. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 3 ust. 1 punkt 14 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i artykułu 4 ust. 1, 2, ust. 3 punkt 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Ust. 1. Rada Gminy Orchowo wyraża wolę przystąpienia przez Gminę Orchowo do lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska z siedzibą w Słupcy przy ulicy Poznańskiej 18, zwanego dalej Stowarzyszeniem, w charakterze członka zwyczajnego. Ust. 2. Statut Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ustala się, iż Gminę Orchowo w Stowarzyszeniu będzie reprezentował wójt Gminy Orchowo. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Orchowo. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Anna za. Radna Bartz Alicja. Za. Radna Lidia Bąkowska. Za. Radny Chmielarczyk Bogdan. Za. Radny Chorwiński Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radna Piekarska Joanna. Za. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stube Maciej. Za. Radny Ryszard Szczepański. Za. Radny Świtek Ryszard. Wstrzymuje się. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13, głosy za 12, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 1. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta większością głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Podpunktu 4. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. Druk nr 311. Jak wiecie Państwo, ten projekt uchwały był omawiany po części, ponieważ nie uzyskaliśmy dostatecznej informacji, które chcielibyśmy otrzymać. Ja złożyłam wniosek, ten wniosek za chwilkę powtórzę i proszę o głosowanie, aby przełożyć procedowanie i omawianie tego projektu uchwały na komisję styczniową. Taki właśnie składam wniosek, aby przełożyć ten projekt uchwały na komisję styczniową. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest muszę za? Muszę zapisać, tak? Dobrze. Kto się, tak. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Chwileczkę poczekajcie Państwo. Pani Ania tutaj uzupełni tytuł listy. Tak. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego. W sprawie przełożenia, tak, procedowania uchwały. W sprawie wyrażenia zgody
sprawie wyrażenia zgody. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego. Wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. Na komisję styczniową. Tak. Proszę o głosowanie. Kto z tak, proszę. Proszę pani radna. Pani przewodniczącej był opiniowany na początku. Aha, no właśnie, był opiniowany. No właśnie. Dobrze, bardzo proszę o komisję tutaj. Wniosek przewodniczącej Rady Gminy Anny Kociak dotyczący nieprocedowania wyżej wymienionego projektu uchwały, czyli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie i jego przełożenie na posiedzenie komisji w miesiącu styczniu w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytania. Komisja Oświaty. 7 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się w obecności 8 członków komisji. Opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się w obecności 7 członków komisji. Opinia pozytywna. Bardzo dziękuję. Teraz będziemy dopiero, Szanowni Państwo, głosować. Proszę o głosowanie nad treścią mojego wniosku. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Anna Andrzejewska za. Radna Barc Alicja. Za. Radna Bąkowska Lidia. Za. Radny Chmielarczyk Bogdan. Przeciw. Radny Chorbiński Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Grzegorz Mikuła. Za. Radna Piekarska Joanna. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stube Maciej. Przeciw. Radny Ryszard Szczepański. Wstrzymuje się. Radny Świtek Ryszard. Za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosów za. 10, głosy przeciw 2, głosy wstrzymujące 1. Dziękuję bardzo. Wniosek mój został przyjęty większością głosów, 10 głosów za, w obecności 13 radnych. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał pod punkt 5 w sprawie opłaty i podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, druk nr 312. Projekt tej uchwały był również omawiany i opiniowany na komisji wspólnej. Czy są jakieś pytania tutaj do pana inspektora? Panie inspektorze, może pan tylko doprecyzuje, ponieważ tu jeden radny nie należy do komisji, te stawki, tylko o podwyższonej kwocie. Może przypomnę tą uchwałę, którą omawiałem. Zmieniamy tutaj stawkę dla firm, które działają na terenie gminy Orchowo. Dotychczas obowiązująca stawka była za pojemnik 120 litrów 6 zł, za pojemnik 240 litrów 12 zł i za pojemnik 1100 litrów 58 zł. Dotychczasowa stawka była ograniczona ze względu na ustawę. Teraz ustawodawca nam dał widełki i zmieniliśmy ją na kwotę 15 zł za 120 litrów, 30 zł za 240 litrów i 137 zł za 1100 litrów. I wspomnę, tak jak też omawiałem, nie są to stawki maksymalne, tylko wypośrodkowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytania jakieś do pana inspektora? Nie ma pytań. Proszę, pan radny Świtek. Czy po tym największym pojemniku to musi specjalny samochód przyjechać, tak? Nie, 1100 litrów zabiera normalna śmieciarka. 312. Proszę powtórzyć pytanie. Nie, najpierw muszę wszystko chyba powtórzyć, bo nie wiem, czy to uważnie słyszy, to nie jest złośliwości, tylko dla jasności ci, co nas słuchają. Zapytałem się, ten największy pojemnik, zacznę jeszcze raz pytam cię wyraźnie, to przyjeżdża specjalny samochód dodatkowo? To jest jedna część pytania. On odpowiedział, czy nie odpowiedział? Pojemniki od 60 litrów do 1100 litrów. Opłatnia normalna śmieciarka. Jeśli chodzi powyżej, czyli powiedzmy takie kontenery,
KP7, no to już musi przyjechać Hakowiec. I są takie na terenie gminy? KP7 mamy tylko jeden pojemnik na popiół w miejscowości Osuwiec, gdzie przyjeżdża z firmy Kazimierz. Opróżnia to, no wysypuje na drogi, zagospodarujemy to po prostu na nasze drogi dziurawe, gdzie tam pan Rysiu przeważnie wskazuje miejsce, gdzie to jest do wysypania. A pojemniki 1100, no oczywiście, że mamy taki DPS, czy tutaj blok na ulicy Kościuszki, Urząd Gminy, posiadają takie pojemniki. Dobrze, pytanie jeszcze do pana inspektora. Nie ma pytań, odczytam projekt uchwały, będziemy głosować. Proszę o, tak, o opinię komisji. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie opłaty i podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, druk nr 312. Komisja Oświaty 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się w obecności 8 członków komisji. Opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się w obecności 6 członków komisji. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Odczytam projekt uchwały. Będziemy głosować. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie opłaty i podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. Na podstawie artykułu 6k ustęp 1 punkt 2, ustęp 2a punkt 5, ustęp 3 w związku z artykułem 6j ustęp 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz artykuł 18 ustęp 2 punkt 15, artykuł 40 ustęp 1, artykuł 41 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Na terenie Gminy Orchowo zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości o pojemności 120 litrów w wysokości 15 zł. O pojemności 240 litrów w wysokości 30 zł, o pojemności 1100 litrów w wysokości 137 zł. Paragraf 2 ustęp 1. Stawki opłaty, o których mowa w paragrafie 1, nie mają zastosowania do nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. Ustęp 2. W odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w ustępie 1, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uregulowane są odrębną uchwałą. Paragraf trzeci. W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów w wysokości 45 zł, o pojemności 240 litrów w wysokości 90 zł, o pojemności 1100 litrów w wysokości 411 zł. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Orchowo. Paragraf piąty. Traci moc uchwała nr 40 na 171 na 20 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2020 roku w sprawie opłaty i podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. Paragraf szósty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Anna Andrzejewska – za. Radna Barsalicja – za. Radna Lidia Bąkowska – za. Radny Chmielarczyk Bogdan – za. Radny Chorbiński Jan – za. Radny Kapturski Paweł – za. Radna Kosiak Anna – za. Radny Grzegorz Mikuła – za. Radna Piekarska Joanna – za. Radna Przybylska Elżbieta – za. Radny Stube Maciej – za. Radny Szczepański – za. Ryszard – Radny Świtek Ryszard – za.
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13, głosy za 13, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 0. Dziękuję bardzo, uchwała przeszła jednogłośnie, tak? Została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Podpunkt 6. Zwróćcie uwagę Państwo, że druk numer 318 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty, podwyższonej stawki opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Projekt uchwały był omawiany na komisji wspólnej. Czy ktoś ma jakieś pytania do inspektora? Nie ma pytań. Pan chciałby tutaj coś dodać? Z jakiego powodu ta podwyżka? Jak Państwo wiecie, wszystko drożeje, ale również też przybywa odpadów na terenie gminy Orchowo. W tym roku, porównując do zeszłego roku, na przykład miesiąc październik, wywieźliśmy gabarytów za 15 tysięcy więcej, porównując zeszły rok adekwatnie do tego miesiąca. Również opony, które przyjmujemy na przoku, było o wiele więcej niż w zeszłym roku, były wywiezione za ponad kwotę 10 tysięcy złotych. No i również w tej kwocie uwzględniamy podwyżkę, która będzie na bramie w przyszłym roku za odbiór odpadów selektywnie zbieranych. Dobrze, dziękuję. Pytania do pana inspektora? Dobrze, witam pana wiceprzewodniczącego. Panie wiceprzewodniczący, na razie dokończę głosowanie pani Andrzejewska, nie będziemy tutaj robić zamieszania. Tak. Kworum się zmieniło, mamy 14 radnych. Proszę o podpisanie listy obecności przed głosowaniem jeszcze tutaj. Pani przewodnicząca. Tak, proszę. Mogę coś wtrącić w kwestii formalnej. Proszę. W kwestii formalnej prowadzenia obrad. Tak, bardzo proszę. Pani przewodnicząca przed chwilą stwierdziła, że zmieniło się kworum. No chciałem zaznaczyć, że kworum się nie zmienia tutaj. My mamy stałe kworum ustalone. Mhm. Ustawowo wynosi ono 8 osób. Zmieniła się tylko ilość osób. Tak, panie radny, ale zmieniło się też kworum do głosowania. Nie zmieniło się kworum. Kworum jest liczbą stałą. Panie radny. Jest to najmniejsza liczba osób obecnych przy głosowaniu. Kworum dla mnie głosowanie się zmieniło, ilość osób przy głosowaniu się zmieniło. Mamy 14 osób, tak, szanowny kworum, radny. Kworum mamy 14 zmienia. Osób przy głosowaniu, nie zamiast 13. Proszę. Jeszcze raz. Poprawicie, tak, poprawicie. Dobrze, szanowni państwo, mamy 14 osób, zmieniło się kworum. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań. Proszę o opinię komisji. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty, podwyższonej stawki opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, druk nr 318. Komisja Oświaty. 5 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się w obecności 8 członków komisji. Opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa. 1 głos za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się w obecności 6 członków komisji. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Odczytam projekt uchwały. Będziemy głosować. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty, podwyższonej stawki opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i punktu 15 artykułu 40 ust. 1, artykuł 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 6j ust. 1 punkt 1, artykuł 6k ust. 1 punkt 1 i ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje.
Paragraf 1, ustęp 1. Wybiera się metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w ustępie 2 lub w ustępie 3. Dobrze. Ustęp 2. Ustala się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23 zł miesięcznie. Ustęp 3. W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się podwyższoną stawkę opłaty w wysokości 69 zł miesięcznie. Paragraf 2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, kompostującymi odpadami, bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie następuje w części stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 1 zł. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Orchowo. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 53/216/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty, podwyższonej stawki opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej niż 1 lutego 2022 roku. Paragraf 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Orchowie. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Anna Andrzejewska – za. Radna Bartz Alicja – za. Radna Lidia Bąkowska – wstrzymuje się. Radny Chmielarczyk Bogdan – za. Radny Chorbiński Jan – za. Radny Kapturski Paweł – wstrzymuje się. Radna Kosiak Anna – za. Radny Grzegorz Mikuła – wstrzymuje się. Radna Piekarska Joanna – za. Radna Przybylska Elżbieta – za. Radny Stube Maciej – za. Radny Szczepański Ryszard – za. Radny Świtek Ryszard – wstrzymuje się. Radny Wędzikowski Marek – wstrzymuje się. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 14, głosów za 9, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące 5. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta większością głosów w obecności 14 radnych, 9 głosów za, 0 przeciw i 5 wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego punktu w porządku obrad. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Podpunkt 7. W sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, druk nr 319. Szanowni Państwo, ten projekt uchwały również był omawiany, opiniowany. Czy ktoś ma pytania tutaj do Pana Inspektora? Panie Inspektorze, proszę o przypomnienie, dlaczego 60 tysięcy? Od 2021 roku ustawodawca dał nam też możliwość zabezpieczenia środków na pokrycie systemów funkcjonowania gospodarki odpadami z budżetu gminy. W celu niewykonywania podwyżek do końca roku przedstawiliśmy tą uchwałę, aby zabezpieczyć te środki z wolnych środków, aby zamknąć ten system w tym roku. Ta uchwała też wywołana została ze względu, jak wcześniej wspomniałem, z ilości odpadów, która non-stop rośnie. Odpady, które są zbierane od mieszkańców w porównaniu z zeszłym rokiem, te ilości cały czas są wyższe. I dlatego też ta uchwała została wywołana na tą kwotę, aby pokryć te zobowiązanie wobec odbierającego odpadu. Pragnę przypomnieć, że takiej uchwały nie podejmowaliśmy jeszcze. Środki były co roku dokładane, ale w tej chwili no, zmieniły się przepisy. Musimy wyrazić zgodę mocą uchwały. Pytania? Nie ma pytań. Proszę o opinię komisji. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, druk nr 319.
Komisja Oświaty. 7 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się w obecności 8 członków komisji. Opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa. 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się w obecności 6 członków komisji. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Odczytam projekt uchwały. Będziemy głosować. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 6r ust. 2 DA ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przeznacza się w 2021 roku kwotę 60 tysięcy zł na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orchowo z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Orchowo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Anna. Za. Radna Barc Alicja. Za. Radna Bąkowska Lidia. Za. Radny Chmielarczyk Bogdan. Za. Radny Chorbiński Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radna Piekarska Joanna. Za. Radna Przybylska Elżbieta. Nieobecna. Wyszła? Czyli zmieniło się znowu kworum? Liczba osób głosujących. Radny Stube Maciej. Za. Radny Szczepański Ryszard. Za. Radny Świtek Ryszard. Wstrzymuje się. Radny Wędzikowski Marek. Za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13. Głosy za 12, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 1. Dobrze. Uchwała została podjęta większością głosów w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu. 12 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się. Szanowni Państwo, ja wnioskuję o 10 minut przerwy. Proszę o poddanie pod głosowanie mojego wniosku, ponieważ muszę sobie uporządkować też uchwały i tutaj umówić się z panem wiceprzewodniczącym pewne kwestie formalne. Proszę o głosowanie. 10 minut przerwy. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Anna. Za. Radna Barc Alicja. Za. Radna Bąkowska Lidia. Za. Radny Chmielarczyk Bogdan. Za. Radny Chorbiński Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Radna Piekarska Joanna. Za. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stube Maciej. Za. Radny Szczepański Ryszard. Radny Świtek Ryszard. Za. Radny Wędzikowski Marek. Za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 14. Głosy za 14, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0. Dziękuję bardzo. 10 minut przerwy.
wracać z cukrowni, jak wywozić, to nie patrzy, tak jak w jakim kombajnie było. Nie, ale to na stałe. Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc i założenie maseczek. Zaczynamy. Pani Radna Przybylska i Pani Alicja, proszę o założenie maseczek. Wznawiam obrady. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Podpunkt 8. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, druk nr 313. Szanowni Radni, ten projekt uchwały był omawiany, był opiniowany. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie ma pytań. Proszę o opinię komisji. Druk nr 313. Tak, wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Druk nr 313. Komisja Oświaty 6 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. W obecności 6 członków komisji opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. W obecności 6 członków komisji opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Odczytam projekt uchwały. Będziemy głosować. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, punkt 1 obwieszczenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych za rok 2022. Rada Gminy Orchowa uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Orchowo. Punkt 1. Od gruntów. Podpunkt A. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów budynków. 0,78 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Podpunkt B. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. 4,50 zł od hektara powierzchni. Podpunkt C. Pozostałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz od gruntów przeznaczonych na te cele, klasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty zabudowane, tereny mieszkaniowe, to jest oznaczone symbolem B, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. 0,23 grosze od 1 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków inaczej niż grunty zabudowane, tereny mieszkaniowe, to jest oznaczone symbolem innym niż B, 0,48 zł od metra kwadratowego powierzchni. Zabudowanych budynkami letniskowymi, to jest budynkami sklasyfikowanymi w ewidencji gruntów i budynków jako budynki o funkcji głównej, dom letniskowy oraz od gruntów wykorzystywanych na cele rekreacyjne lub letniskowe bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, 0,48 zł od metra kwadratowego powierzchni. Podpunkt D. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Tutaj jest literka B, nie prawa budowlanego, tylko prawa, literówka. 3,40 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Podpunkt drugi. Od budynków lub ich części. Podpunkt A. Mieszkalnych 0,60 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Podpunkt B. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej.
Podpunkt C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,50 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt D. Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,80 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt E. Od pozostałych budynków lub ich części wykorzystywanych na cele letniskowe, to jest budynków sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako budynki o funkcji głównej, dom letniskowy 7,90 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Inne pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 4,60 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt trzeci. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 i ust. 3.7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Paragraf drugi. Płatnicy podatku od nieruchomości należności z tego tytułu mogą wpłacać u inkasenta w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy w LBS Strzałkowo oddział Orchowo. Paragraf trzeci. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się wójtowi gminy Orchowo. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała numer 40/165/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2022 roku. Paragraf 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do obliczenia podatku począwszy od 1 stycznia 2022 roku. Paragraf 7. Uchwała podlega ponadto podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej odpisów na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo oraz tablicach ogłoszeń w innych miejscach publicznych. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Anna. Za. Radna Barc Alicja. Wstrzymuje się. Radna Bąkowska Lidia. Za. Radny Chmielarczyk Bogdan. Za. Radny Chorbiński Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radna Piekarska Joanna. Za. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stube Maciej. Za. Radny Szczepański Ryszard. Za. Radny Świtek Ryszard. Wstrzymuje się. Radny Wędzikowski Marek. Za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 14. Głosy za 12, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 2. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta większością głosów w obecności 14 radnych, 12 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Punkt 9. W sprawie obniżenia średniej ceny jednej decytony żyta przyjmowane jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Orchowo, druk nr 314. Projekt uchwały był omawiany i opiniowany na komisji wspólnej. Czy są jakieś pytania? Nie ma pytań. Proszę o opinię komisji. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie obniżenia średniej ceny jednej decytony żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Orchowo, druk nr 314. Komisja Oświaty 5 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się, w obecności 8 członków komisji opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa 3 głosy za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się, w obecności 6 członków komisji opinia pozytywna. Bardzo dziękuję. Odczytam projekt uchwały. Będziemy głosować. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny jednej decytony żyta przyjmowane jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Orchowo. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, w związku z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Obniża się średnią cenę skupu jednej decytony żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego
na obszarze gminy Orchowo z kwoty 61 zł 48 groszy za jedną decytonę do kwoty 47 zł za jedną decytonę. Paragraf drugi. Podatnicy podatku rolnego należności z tego tytułu mogą wpłacać u inkasenta w kasie Urzędu Gminy Orchowo lub na rachunek bankowy w LBS Strzałkowo Oddział Orchowo. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Orchowo. Paragraf 4 ustęp 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 roku. Ustęp 2. Uchwała ma zastosowanie do obliczenia podatku począwszy od 1 stycznia 2022 roku. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Paragraf 6. Uchwała podlega ponadto podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie odpisów na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo oraz na tablicach ogłoszeń w innych miejscach publicznych. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Anna. Za. Radna Barca Licja. Za. Radna Bąkowska Lidia. Za. Radny Chmielarczyk Bogdan. Za. Radny Chorwiński Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radna Piekarska Joanna. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stuba Maciej. Za. Radny Szczepański Ryszard. Za. Radny Świtek Ryszard. Wstrzymuje się. Radny Wędzikowski Marek. Wstrzymuje się. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 14. Głosy za 12, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 2. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta większością głosów. 12 głosów za. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Punktu 10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021, druk nr 315. Szanowni Państwo, my tutaj nie mieliśmy aneksu na komisji wspólnej. Uchwała tylko była opiniowana, natomiast dzisiaj jeszcze mamy aneks. Bardzo proszę Panią Skarbnik o omówienie, dlaczego ten aneks. Ten aneks związany jest z tym, że właśnie w piątek otrzymaliśmy informację, że otrzymaliśmy pieniądze na, wcześniej był złożony wniosek właśnie na środki w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Ten wniosek jest pozytywnie rozpatrzony. Te środki otrzymamy właśnie teraz, prawdopodobnie jutro wpłyną na konto. Te środki dotyczą zespołu szkolno-przedszkolnego w Orchowie na właśnie zorganizowanie takiego laboratorium przyszłości. To tam będą pomocy dydaktyczne zakupione, ksero, 3D, laptopy. Najpierw będą nauczyciele przeszkoleni właśnie w zakresie obsługi tego laboratorium, a później będą uczniowie na tym pracowali. W związku z tym, że co najmniej 60% musimy w tym roku wydać tych środków, więc dlatego zasadne jest, żeby wprowadzić już dzisiaj te środki, bo później byśmy musieli najwyżej sesją nadzwyczajną. I ponadto jeszcze przy okazji właśnie wprowadzam te 4000, które już żeśmy otrzymali dla sołectwa, jako nagroda dla sołectwa Bielsko w piątej edycji konkursu Aktywna Wielkopolska Wieś. To jest ogółem 64 tysiące po stronie dochodów prowadzone w rozdziale 01095, paragraf 0970 jest prowadzone 4 tysiące i w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, paragraf 6090, 60 tysięcy. Po stronie wydatków też jest taka sama kwota wprowadzona, czyli 64 tysiące i tak po stronie 80, rozdziale 80.101 szkoły podstawowe, paragraf 6.050 wydatki inwestycyjne, prowadzone jest 60 tysięcy i to jest na inwestycje na zakup wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości. I w rozdziale 92.109 świetlice, paragraf 4.210 zakup materiałów, zwiększenie o 4 tysiące, czyli zwiększenie na zakup materiałów o kwotę przekazanej nagrody dla sołectwa Bielsko. Ponadto te 60 tysięcy, jak wiadomo, jak to są wydatki majątkowe, zostały naniesione też do załącznika numer 1 w przypadku tej uchwały, czyli wydatki majątkowe są naniesione. I jeszcze oprócz tego tutaj pozwoliłam sobie wprowadzić w uchwale już punkt paragraf drugi,
ponieważ w uchwale z 29 października po stronie dochodów, jak wprowadzane były środki, dwa razy był powtórzony rozdział 85501, a powinien być w jednym przypadku 85501, a w drugim przypadku 85502, czyli w przypadku kwoty 226 425 zł 97 groszy. Dobrze, ale aneksu nie wprowadziła Pani do projektu uchwały jeszcze. Tak, już wprowadziła. No to aneksu nie będę głosowała, tylko będę uchwałę tylko głosowała. No to tak, tak, to tak. Już jest no, wszystko jest wprowadzone. I 4000 i 60. Tak, te 64 tysiące jest wprowadzone. Głosowanie możemy przeprowadzić, tak, więc jest, musimy, jest wprowadzone do projektu to nie uchwały. Będziemy aneksu, proszę? Tak, jedno głosowanie będzie tylko uchwałę, gdzie aneks już jest wprowadzony. Dobrze, dobrze. Czy ktoś ma pytania w takim razie do uchwały zmian w budżecie? Nie ma pytań. Proszę o opinię komisji. Wyniki głosowania w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. Komisja Oświaty. 7 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się w obecności 8 członków komisji. Opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa. 5 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się w obecności 6 członków komisji. Opinia pozytywna. Bardzo dziękuję. Odczytam projekt uchwały. Będziemy głosować. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera i oraz punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 211, 212, 214, 215, 222, 235 do 237, artykuł 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale numer 55 180 na 183 na 20. Nie, przepraszam, 45 właśnie, bo tu ja mam 45 na 183 na 20. Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zwanej dalej uchwałą budżetową, zmienionej załącznikiem nr 77 na 21 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17 listopada 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 1. Określone w paragrafie 1 ustęp 1 dochody budżetu na rok 2021 w wysokości 24 274 295 zł i 57 groszy zwiększa się o kwotę 435 458 zł do kwoty 24 709 753 zł i 57 groszy. Z tego dochody bieżące kwotę 24 075 474 zł i 77 groszy zwiększa się o kwotę 375 458 zł do kwoty 24 450 932 zł i 77 groszy. Dochody majątkowe kwotę 198 820 zł i 80 groszy zwiększa się o kwotę 60 000 do kwoty 258 zł 820 zł i 80 groszy. Ustęp 2. Określone w paragrafie 2 ustęp 1 wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 26 406 692 zł i 97 groszy zmniejsza się o kwotę 91 941 zł do kwoty 26 314 751 zł i 97 groszy. Z tego wydatki bieżące kwotę 24 030 000 387 zł i 77 groszy zwiększa się o kwotę 78 059 zł do kwoty 24 108 446 zł i 77 groszy. Wydatki majątkowe kwotę 2 376 305 zł i 20 groszy zmniejsza się o kwotę 170 000 do kwoty 2 206 305 zł i 20 groszy. Dotychczasowy załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 3. Określone w paragrafie 2 ustęp 2 punkt 1. Wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie
8 607 013,25 zł wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2. Dotychczasowy załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Ustęp 4. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie. Deficyt budżetu w kwocie 1 604 998,40 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z tytułu wolnych środków. Ustęp 5. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 276 970,08 zł. Dotychczasowy załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Ustęp 6. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie: określa się kwotę planowanych do rozchodów budżetu w wysokości 671 971,68 zł. Dotychczasowy załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Ustęp 7. W paragrafie 6 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dotychczasowy załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. Ustęp 8. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie: dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 717 255 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 777 255 zł. Dotychczasowy załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. Ustęp 9. W paragrafie 12a dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Ustęp 10. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt A. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 435 458 zł. Ustęp 11. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt A. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 248 237,10 zł. Podpunkt B. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 340 178,10 zł. Paragraf 2. W uchwale nr 60/265/21 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021 prostuje się błąd pisarski polegający na: w paragrafie 1 w ustęp 11a zwiększa się dochody budżetu wpisano dział 852 rozdział 85501 paragraf 2010 kwota 226 425 zł i 97 groszy winno być dział 852 rozdział 85502 paragraf 2010 kwota 226 420 226, przepraszam, 1425 zł i 97 groszy. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Orchowo. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Te poprawki, pani skarbnik, to są wynikające właśnie z tego nadzorczego, co pani dałam, tak? Dobrze. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Anna. Za. Radna Barc Alicja. Za. Radna Bąkowska Lidia. Za. Radny Chmielarczyk Bogdan. Za. Radny Chorbiński Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radna Piekarska Joanna. Za. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stube Maciej. Za. Radny Szczepański za. Ryszard. Radny Świtek Ryszard. Wstrzymuje się. Radny Węcikowski Marek. Za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 14. Głosy za 13, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 1. Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 została przyjęta większością głosów, 13 głosów za. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Podpunkt 11, druk nr 316. Projekt uchwały był opiniowany na komisji wspólnej. Czy ktoś ma jakieś pytania do pani skarbnik? Pani skarbnik,
Jakieś tutaj chce pani coś dodać? Proszę bardzo. To znaczy chciałabym dodać to, że ta uchwała już jest napisana zgodnie z przyjętym tutaj zmianami w budżecie gminy. Ponadto na podstawie pisma tutaj właśnie o naruszenie nieistotne uchwały wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono poprawkę, a mianowicie wcześniej było zmieniane nasz kwota odsetek od kredytów z 70 tysięcy na 40. To nie było poprawione w wieloletniej prognozie finansowej. Dzisiaj to poprawiłam. I jeszcze było zadanie dowożenie uczniów do szkół. Mieliśmy na ten rok, bo tam wychodziło z dwóch umów, nie, to były jedna umowa lata 2020-2021, teraz umowa druga 2021-2022. Jak podliczyło się rok 2021, no to mieliśmy 170 tysięcy, a październikową uchwałą było zmniejszone 15 tysięcy. Się okazało, że po prostu zostanie nam środków. W związku z tym w wieloletniej prognozie finansowej, załączniku numer 2, wykaz przedsięwzięć, jest tam ta zmiana po prostu naniesiona. Dobrze. To wszystko. Bardzo dziękuję. Pytania do pani skarbnik? Nie ma pytań. Proszę o opinię komisji. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Olchowo na lata 2021-2032, druk numer 316. Komisja Oświaty, 7 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się w obecności 8 członków komisji, opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa, 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się w obecności 6 członków komisji, opinia pozytywna. Bardzo dziękuję. Odczytam projekt uchwały. Będziemy głosować. Uchwała Rady Gminy Olchowo z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Olchowo na lata 2021-2032. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 226, 227, 228, 230 ustęp 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, pozycja, przepraszam, tu już nie będę czytała dzienników ustaw, w związku z paragrafem 2 i paragrafem 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Rada Gminy Olchowo uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale numer... Proszę? Myślałam, że do mnie. W uchwale nr 45/182/20 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olchowo na lata 2021-2032 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Olchowo. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Anna. Za. Radna Barca Licja. Za. Radna Bąkowska Lidia. Za. Radny Chmielarczyk za. Bogdan. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radna Piekarska Janna. Za. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stuba Maciej. Za. Radny Szczepański Ryszard. Za. Radny Świtek Ryszard. Wstrzymuje się. Radny Wędzikowski Marek. Za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13. Głosy za 12, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 1. 13 mamy radnych w tej chwili? Tak, ponieważ opuścił obrady na chwilkę pan radny Korbiński. Dobrze. Otworzą szanowni państwo. Za chwilę inny. Dobrze, dziękuję bardzo. Projekt uchwała została przyjęta w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej. W obecności 13 radnych, 12 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Podpunktu 12 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Olchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, druk nr 317. Tutaj ten projekt, program współpracy był omawiany. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie wiem, pani Magdalena jest. Ktoś ma pytania do pani inspektor? Nie ma pytań. Proszę o opinię komisji.
Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Orchowów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Druk nr 317. Komisja Oświaty. 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się w obecności 8 członków komisji. Opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa. 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się w obecności 6 członków komisji. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały i będziemy głosować. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Orchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z artykułem 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą o działalności pożytku publicznego, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w dniach od 27 października do 10 listopada 2021 roku, Rada Gminy Orchowo uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program współpracy Gminy Orchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Orchowo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Anna. Za. Radna Barda Licja. Za. Radna Bąkowska Lidia. Za. Radny Chmielarczyk Bogdan. Za. Radny Chorbiński Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radna Piekarska Joanna. Za. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stube Maciej. Za. Radny Szczepański za. Ryszard. Radny Świtek Ryszard. Za. Radny Wędzikowski Marek. Za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 14. Głosy za 14, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych. Przechodzimy do kolejnego punktu, rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Podpunkt 13 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, druk nr 320. Szanowni Państwo, jak wiecie, z tym regulaminem już się bardzo zżyliśmy. Tym razem jest opinia pozytywna z Wód Polskich. Czy ktoś ma pytania do inspektora? Panie inspektorze, chciałby Pan coś dodać? Myślę, że ten regulamin już był tyle razy omawiany, że każdy wie, o co chodzi. Tak jak Pani tutaj Przewodnicząca wspomniała, jest pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Wód Polskich w Bydgoszczy. No i teraz zostaje przekazany po Państwa zaopiniowaniu do wojewody. No i mam nadzieję, że już zostanie opublikowane. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pytania? Nie ma pytań. Proszę o opinię komisji. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, druk nr 320. Komisja Oświaty. 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. W obecności 8 członków komisji. Opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa. 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. W obecności 6 członków komisji. Opinia pozytywna. Bardzo dziękuję. Odczytam projekt uchwały. Będziemy głosować. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 19 ust. 3 ustęp, przepraszam, 3-6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Rada Gminy Orchowa uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 18 na 139 na 12 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2012 roku
sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Orchowo. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Orchowo. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Anna. Za. Radna Barzelicja. Za. Radna Bąkowska Lidia. Za. Radny Chmielarczyk za. Bogdan. Radny Korbiński Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radna Piekarska Joanna. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stuba Maciej. Za. Radny Szczepański za. Ryszard. Radny Świtek Ryszard. Za. Radny Wędzikowski Marek. Za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 14. Głosy za 14, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, tak? 14 głosów za w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Wysyłamy to do wojewody. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że zostanie przyjęte tym razem. Dobrze, Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Podpunkt 14. Rozpatrzenia i podjęcia uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju gminy Orchowo na lata 2022-31, druk nr 321. Projekt uchwały również był omawiany i opiniowany na komisji wspólnej. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie ma pytań, proszę o opinię komisji. Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju gminy Orchowo na lata 2022-2031, druk nr 321. Komisja Oświaty 7 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się, w obecności 8 członków komisji. Opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa 4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się, w obecności 6 członków komisji. Opinia pozytywna. Bardzo dziękuję. Odczytam projekt uchwały. Będziemy głosować. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Orchowo na lata 2022-2031. Na podstawie artykułu 10e ust. 1 i artykułu 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przystępuje się do opracowania strategii rozwoju Gminy Orchowo na lata 2022-2031. Paragraf 2. Przyjmuje się tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju Gminy Orchowo na lata 2022-2031, w tym tryb konsultacji zgodny z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Orchowo. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Anna. Za. Radna Barzelicja. Za. Radna Bąkowska Lidia. Wiemski Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radna Piekarska Joanna. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stuba Maciej. Za. Radny Szczepański za. Ryszard, Radny Świtek Ryszard, za. Radny Wędzikowski Marek, za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 14, głosy za 14, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju gminy Orchowo została przyjęta jednogłośnie, 14 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad 9, interpelacje, zapytania radnych. Czy są jakieś interpelacje? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Ktoś nie otrzymał? Nie widzę. 11. Wnioski, problemy sołec, informacje różne. Szanowni Państwo, ja mam tutaj parę rzeczy do przedstawienia. Może najpierw jedno pisemko, chociaż odczytam. Gminne Stowarzyszenie Sołtysów Gmina Orchowo zaadresowała tutaj wniosek do Pana Wójta i do nas, do Rady Gminy Orchowo, której treść tego wniosku zaraz przeczytam. My, sołtysi zrzeszeni w Gminnym Stowarzyszeniu Sołtysów w Orchowie, zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie na podniesienie diet sołtysów od stycznia 2022 roku o 50 zł miesięcznie. Sołtysi pełnią swoje obowiązki społecznie. Praca ta wymaga od nich wysiłku i sporo czasu w zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sołectwa. Często kosztem życia rodzinnego. Dieta dla sołtysa ma stanowić rekompensatę za poświęcony czas we wszelakim załatwianiu spraw bądź wykonywaniu prac na rzecz swojego sołectwa i innych czynności związanych ze sprawowaną funkcją.
Ma także stanowić rekompensatę kosztów działania sołtysa, w tym przejazdów, zakupu materiałów biurowych. Jednocześnie zaznaczamy, iż obecnie nastąpił wysoki wzrost cen towarów i usług. Dlatego wnioskujemy jak na wstępie. Tu są podpisy osób sołtysów, którzy w tym gminnym stowarzyszeniu są. Także Szanowni Państwo, czy jakaś dyskusja? Ja ten wniosek poddam pod głosowanie. Proszę, Pan Radny Świtek. Nie będę uzasadniał, ale powiem, podwyżki to do 100 zł. Wójt mógł dostać tak lekko bez dyskusji. Nikt nie dyskutował, nikt się nie sprzeciwił. Rozumiem. Nie był przeciw. Szanowni Państwo, no nie wiem, czy teraz będziemy głosować jeden wniosek, bo wniosek Pana Radnego Świtka też muszę przegłosować. Jak Państwo widzicie, teraz tym głosowaniem, szczerze powiem tak, no sołtysi pewnie... Nie biorą, bo to ciało. Ale w takim razie to jest mała liczba radnych. No ilu tu mamy sołtysów? Jeżeli sołtysi będą chcieli wyłączyć się z głosowania, to proszę o taką wzmiankę, bo ja sama Was nie wyłączę z głosowania. Proszę, Pan Radny Będzikowski. Pani Przewodnicząca, jeszcze bym proponował ogłosić 5-minutową przerwę ze względu na fakt, iż mam tylko jedną kartę do głosowania i nie będę miał na czym Państwu... Dobrze, poddaję ten wniosek Pana Radnego pod głosowanie. 5 minut przerwy. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Wykorzystamy ostatni wniosek. Radna Andrzejewska Anna. Za. Radna Bardzelicja. Za. Radna Bąkowska Lidia. Za. Radny Chmielaczyk Bogdan. Za. Radny Chorwiński Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radna Piekarsko Joanna. Za. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stube Maciej. Za. Radny za. Szczepański Ryszard. Radny Świtek Ryszard. Za. Radny Będzikowski Marek. Za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 14. Głosy za 14, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0. Dziękuję bardzo. 5 minut przerwy.
są? Nie ma tam, widzę niektórych jeszcze. Pana Ryszarda nie ma. Wznawiam obrady. Szanowni radni, dwa wnioski mamy. Jeden od Stowarzyszenia Sołtysów, drugi tutaj od pana radnego Świtka. Czy są jakieś tutaj pytania, czy dyskusje? Ja poddam obydwa wnioski pod głosowanie. Najpierw wniosek Stowarzyszenia Sołtysów. Tak jak powiedziałam, jeżeli radni nie chcą głosować, proszę o zgłoszenie tego i wypowiedzenie odpowiedniej formułki. Bardzo proszę, pan radny Chmielarczyk. Ja też jestem pełniący te Sołtysa i chcę wykluczyć się z głosowania. Wyłączyć się z głosowania, tak? Tak, głosowania. Ja będę odczytywał i wtedy też formułkę. Dobrze. To znaczy w trakcie głosowania ja będę każdego nazwiska wyczytywał i wówczas proszę o zaistniałą formułkę, dobrze? Czyli o wyłączenie się z głosowania ze względu na istniejący interes prawny. Dobrze. Wszyscy są? Szanowni Państwo, w takim razie poddam pod głosowanie tutaj wniosek z Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów o tą podwyżkę 50-złotową. Ma Pan już gotową listę? Tak, tak, tak. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Drugi wniosek będzie wnioskiem pana Ryszarda Świtka, który też poddam pod głosowanie. Proszę o głosowanie. Radna Andrzejewska Anna. Proszę wyłączyć mnie z głosowania z powodu na istniejący interes prawny. Radna Barcelicja. Wstrzymuję się. Radna Bąkowska Lidia. Wstrzymuję się. Radny Chmielarczyk Bogdan. Proszę o wyłączenie się z głosowania, ponieważ pełnię funkcję sołtysa. Radny Chorbiński Jan. Proszę o wyłączenie głosowania, ponieważ pełnię funkcję sołtysa. Radny Kapturski Paweł. Wstrzymuję się. Radna Kosiak Anna. Przeciwna. Radny Mikołaj Grzegorz. Proszę wyłączyć mnie z głosowania ze względu na mój interes prawny. Radna Piekarska Joanna. Wstrzymuję. Radna Przybylska Elżbieta. Wstrzymuję się. Radny Stube Maciej. Wstrzymuję się od głosowania. Radny Szczepański Ryszard. Proszę o wyłączenie mnie z głosowania ze względu na pełnienie funkcji sołtysa. Radny Świtek Ryszard. Radny Wędzikowski Marek. Proszę o wyłączenie z głosowania ze względu na zaistniały interes prawny. Dobrze, podliczmy to. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 14. Głosy za 0. Głosy przeciw 2. Głosy wstrzymujące się 6. 6 radnych wyłączyło się z głosowania ze względu na interes prawny. Dobrze, wniosek nie został przyjęty, został odrzucony 2 głosami przeciw, za 0 głosów, wstrzymujących się 6 i 6 osób wyłączyło się z głosowania. Poddam drugi wniosek pod głosowanie, wniosek pana Ryszarda Świtka, aby sołtysom podnieść diety o 100 zł. Proszę o głosowanie, kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Radna Andrzejewska Anna. Proszę wyłączyć mnie z głosowania z powodu istniejącego interesu prawnego. Radna Barc Alicja. Za. Radna Bąkowska Lidia. Wstrzymuję się. Radny Chmielarczyk Bogdan. Proszę o wyłączenie mnie z głosowania z powodu interesu prawnego. Radny Chorbiński Jan. Proszę też o wyłączenie mnie z głosowania z powodu interesu prawnego. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Mikołaj Grzegorz. Proszę wyłączyć mnie z głosowania z powodu interesu prawnego. Radna Piekarska Joanna. Za. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stube Maciej. Wstrzymuje się. Radny Szczepański Ryszard. Proszę o wyłączenie z głosowania ze względu na spełnienie funkcji sołtysa. Radny Świtek Ryszard. Za. Radny Wędzikowski Marek. Proszę o wyłączenie z głosowania ze względu na zaistniały interes prawny.
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 14. Głosy za 6. Głosy przeciw 0. Głosy wstrzymujące się 2. 6 radnych wyłączyło się z głosowania ze względu na zaistniały interes prawny. Dobrze, dziękuję bardzo. Wniosek pana Ryszarda Świtka, żeby sołtysi otrzymali podwyżkę diety 100 zł. Oczywiście to są tutaj do pana wójta. Prośba to jest, został przyjęty 6 głosami za. Pozytywnie. Dobrze, szanowni radni, przejdźmy do kolejnego wniosku. Tutaj wniosek pana wójta, o którym rozmawialiśmy dość obszernie na komisji wspólnej. Ja ten wniosek odczytam. Ten wniosek również był, nie był opiniowany, dobrze. Rada Gminy Orchowa, ulica Kościuszki 6. Zwracam się z prośbą do Rady Gminy Orchowa o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie zamiany bądź zakupu gruntu przylegającego do drogi gminnej ulica Orchowiec naprzeciw cmentarza o powierzchni około 600 m kwadratowych z działki nr 766 pomiędzy gminą Orchowa a osobą fizyczną z przeznaczeniem na budowę parkingu dla około 25 samochodów osobowych przy cmentarzu. Budowa parkingu znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu drogowego w obrębie cmentarza. Jednocześnie informuję, że właściciel działki nr 766 wyraził wstępną zgodę na zamianę lub sprzedaż gruntu o powierzchni około 600 m kwadratowych. Wykonanie tej inwestycji nastąpiłoby w latach 2022-2023. W roku 2022 gmina Orchowa pozyskałaby grunt oraz sporządziła dokumentację techniczną, natomiast w roku 2023 nastąpiłaby budowa parkingu. Grafika poniżej przedstawia przedmiotowy pas gruntu o wymiarach około 60 na 10 m. Z poważeniem wójt gminy Orchowa, Jacek Misztal. Szanowni Państwo, wszyscy macie ten dokument, więc proszę, ponieważ tutaj nie opiniowaliśmy tego, będzie... Proszę, pan radny Świtek. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, ale na komisji pani Kryszak przedstawiała inny projekt. Tak, będzie wniosek pani Kryszak. Pani radna z Ruch Przybylska była, żeby to zaczekać, tym bardziej się nie ma radnych Przybylskich. Tak, szanowni państwo, panie radny, będzie wniosek pani Kryszak przedstawiony. Pani radna upoważniła przewodniczącą komisji oświaty o odczytanie i ten wniosek będzie poddany pod głosowanie. Także będą dwa wnioski. Wniosek pana wójta i wniosek pani Kryszak. Proszę o dyskusję. Radni tutaj, pani Przybylska mówiła, że odwiedzi to miejsce. Chcieliście zobaczyć, jak to wygląda, tak? Rozumiem, że pytania jakieś. Proszę, pan Stubę. Chciałbym się odnieść do propozycji pana wójta. Stwierdzić, że propozycja lokalizacji parkingu przy cmentarzu zaproponowana przez pana wójta jest jak na razie jako jedyna możliwa do realizacji, gdyż spełnia warunki techniczne, którym stawia się, które są stawiane, by taką budowlę postawić. Odniosę się od razu do propozycji, która padnie chwilę później. Nie byłem obecny na komisji, gdy trwała dyskusja i padał wniosek o innej lokalizacji położenia parkingu. Musiałbym się jeszcze dopytać w zasadzie pewnych kwestii, żeby się całkowicie odnieść do tamtych propozycji, ale to, co mi się udało odsłuchać w czasie dyskusji, to mogę stwierdzić, że propozycja pani radnej Kryszak dotycząca lokalizacji, innej lokalizacji, to były chyba dwie lokalizacje, ani jedna, ani druga nie spełnia warunków technicznych, aby powstał tam parking, aby gmina mogła dostać pozwolenie na postanowienie tam jakiegokolwiek parkingu. Dodatkowo miejsca te obecnie są wykorzystywane jako tak zwane dzikie miejsca postojowe. Robienie tam legalnych miejsc parkingowych nie zwiększy ilości miejsc do parkowania. Dobrze. Proszę pani radna. Ja wnioskowałam na Komisję Oświaty, ażebyśmy przesunęli dyskusję na temat lokalizacji parkingu. Parking jest bardzo potrzebny. Powiem szczerze, że nie do końca zdawałam sobie sprawę,
jak miała być, wyglądać lokalizacja parkingów zaproponowana tutaj przez grupę radnych, tutaj przedstawiona przez panią Kryszak. Pojechałam, zobaczyłam, odwiedziłam te miejsca, gdzie by ewentualnie miały znajdować się te dwa parkingi. Mało tego, umówiłam się z księżmi, rozmawiałam z księdzem zarówno z Dolnego Orchowa, jak i z Górnego Orchowa. Pokazałam im tą lokalizację, która została przedstawiona i powiem szczerze tak, jakie uwagi się pojawiły. Lokalizacja przedstawiona tutaj przez grupę radnych w żaden sposób nie poprawi płynności ruchu podczas uroczystości, które odbywają się na cmentarzu. Z tego względu, że i tak będzie trzeba wyjechać na tą drogę dojazdową, to na pewno nie będzie sprawą łatwą, ponieważ tam jest największe zatłoczenie i tam się robią największe korki. Lokalizacja ta na bocznym, ta o której mówię, spowoduje zwiększenie kosztów związanych z budową drogi dojazdowej. Propozycja pana wójta jest o tyle właściwsza i będzie mniej kosztowna z tego względu, że wjazd na ten parking odbywałby się już z istniejącej drogi. Czyli ta płynność ruchu byłaby zdecydowanie lepsza. Jeszcze pojawiła się trzecia sprawa. Położenie parkingu na bocznej tutaj ścianie cmentarza na pewno ułatwi dojście osobom, które mają groby na tej starej części cmentarza, natomiast wydłuży odległość od samochodu do tej nowej części parkingu. O pół metra. No nie takie o pół metra, bo o 50 metrów, pani przewodnicząca. I teraz tak, obaj księża negatywnie wypowiedzieli się na temat lokalizacji tej drugi zaproponowanej, a ksiądz Mariusz Koronowski ma jeszcze inną propozycję, która wiązałaby się z większymi nakładami i budową nowej drogi dojazdowej. I na temat tej jego propozycji, w razie gdyby taka zaistniała potrzeba, bardzo chętnie przyjdzie, porozmawia, przedstawi tą propozycję, jeżeli żadna z tych propozycji, która tutaj została przedstawiana, nie zostanie zatwierdzona. Dobrze. Czy ktoś jeszcze ma tutaj jakieś uwagi? Ja mam proszę pytanie do pana radnego Macieja Stubę. Czy ma pan uprawnienia, żeby wypowiadać się, że warunki techniczne nie spełnią wymogów? Bo to chyba mi się wydaje, że ktoś powinien na ten temat się wypowiadać z uprawnieniami, bo ja bym na pewno takich słów nie rzuciła bez podpisania się odpowiedniego technika, który zna się na sprawach budowy parkingów i tak dalej. Dziękuję. Można? Proszę, pan radny Stubę. Pani Aniu, wystarczy przeczytać rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tam jest wszystko zawarte, jakie odległości i tak dalej. Dobrze. Usytuowanie innych obiektów, kwestia placów zabaw i tak dalej. Dodatkowo, to już się wypowiem, na wspólnej komisji padła też wypowiedź, że usytuowanie parkingu na działce 765. To jest ta działka wzdłuż ściany bocznej cmentarza. W ewidencji gruntu ta działka widnieje jako W. Są to wody. Rów. Są to wody. Żaden nadzór budowlany nie wyda decyzji pozwolenia budowy na rowie parkingu. Można? Proszę, panie radny Andrzej. Zgadza się. Tak było do pewnego okresu, ale od 20 lat, przepraszam, ja skończę teraz, od 20 lat, jeśli by nie dostali, no w jaki sposób ten ruch był zasypany na jakiejś podstawie, ten ruch był utwardzony, więc samowolki podejrzewam, że Urząd Gminy by nie wykonał. Przepraszam. Ruch? Panie Stubek, chwileczkę, ruch, ale bardzo proszę o ale ja się muszę odnieść, bo równie został zasypany. Rów został zamieniony na rurociąg. Tam jest położony rurociąg. Rów został zamknięty,
ale cały czas w ewidencji gruntów są to wody, czyli rów. To nie zostało zmienione. Dobrze. Pytanie jeszcze? Jeszcze dodam. Tak? Też padła wypowiedź, że jest to własność gminy. Też się to mija z prawdą. Jest to własność Skarbu Państwa, a w ewidencji gruntów jest chyba zapisane jako meliorację wodną. Dobrze. Szanowni Państwo, dyskusja, myślę, nad tym parkingiem. My mówimy o parkingu, czy mówimy o utwardzaniu. My nie mówimy, pani Przybylska tutaj mówi o kosztach. Koszt wykupu działki też jest kosztem. Zależy, o jakim parkingu my mówimy. Czy mówimy o zwykłym, utwardzonym miejscu do parkowania, czy my mówimy o parkingu typu przed gminą, o którym rozmawialiśmy i były różne sprzeczne opinie i zupełnie mijaliśmy się w celu wydatkowania kosztów. Ja na tej chwili, na ten moment mam dwa wnioski i te obydwa wnioski poddam pod głosowanie. Jeżeli pani mówi tutaj o obu księżach z naszej parafii, no szanowni państwo, my w tej chwili mówimy o budżecie też, o wykupie działki i to my za ten budżet odpowiadamy. Natomiast jeżeli chcemy znać opinię księży, myślę, że w przyszłym roku jak najbardziej, przecież księża zawsze są mile widziani na sesji czy na komisji, mogą przyjść, swoją propozycję przedstawić. A wprost pan wójt może mógłby z nimi porozmawiać, jaką mają tutaj opcję, czy jakie tematy i jakie propozycje. Natomiast jeżeli chodzi, szanowny panie Macieju, tutaj pan mówi o tych warunkach, no pana wójta propozycja jest tylko propozycją, panie Macieju, i też nie ma żadnych dokumentów w tym celu zrobionych, żadnych dokumentacji technicznej, bo dopiero nas informuje, że by do tego podszedł, gdybyśmy wyrazili pozytywną opinię. Więc ja się nie wypowiadam na temat dokumentacji technicznej ani jednej propozycji, ani drugiej, bo nie mamy ani jednej propozycji, ani drugiej. Natomiast proszę mi nie przerywać. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię wjazdową, no ja uważam, że ta płynność ruchu, czy my na tym zakręcie skręcimy na prawą stronę, wjeżdżając na parking, czy na lewą, no już nie będę tutaj mówiła o tym, że to ktoś będzie musiał dwa kroki dalej dojść, czy dwa kroki, myślę, że to już nie jest w żaden sposób tak ważne, istotne. Tutaj chodzi o to, żeby jak najmniejsze koszty ponieść wykupu działki, no i też uregulować kwestie, których ja nie znam, które były zapoczątkowane z poprzednim właśnie tym panem, który cały czas grzecznościowo mieszkańcy użytkują grunt, jak się dowiedziałam. Więc szanowni radni, tak jak mówię, my dopiero opiniujemy, głosujemy wnioski, natomiast my nie mamy jeszcze przedstawionych warunków czy propozycji. My na razie dajemy wytyczne. Myślę, że do tego tematu może jeszcze w przyszłym roku wrócimy, raczej na pewno wrócimy. Ja na tą chwilę pytania jeszcze proszę, pan radny Stuby jeszcze chciał. Znaczy, bo tutaj ta druga propozycja, żeby dokupić, nie jest, jak proponuje wójt, z działki 766, to jest 10 metrów w głąb. A padła propozycja, żeby poszerzyć tutaj właśnie przy płocie z działki 764. I też była wypowiedź, że będzie to taniej. Akurat według warunków technicznych, żeby zrobić tutaj na tej działce, to pas wykupiony musiałby przekraczać ponad 20 metrów. Żeby jakiekolwiek miejsce parkingowe tam zrobić. Nie 10, a ponad 21 według przepisów dotyczących warunków technicznych. Proszę pani radna, przepraszam panie radny, proszę. Proszę po kolei wypowiedź. Proszę. W przypadku propozycji pana wójta pas parkingu jest położony wzdłuż drogi dojazdowej. I tutaj akurat warunek odległości jest pominięty. Dobrze, a co pan na temat tych gruntów gminnych, które są też niezagospodarowane? Które? Które tam są też? Grunty? Nie spełniają pana zdaniem, nie spełniałem żadnych wymogów. Przepraszam. Dobrze. Proszę, jak już panie wspomniałem, 765 to jest działka, gdzie jest rurociąg, czyli został zasypany, położony rurociąg i zakryty. Nie, po drugiej stronie, panie Macieju. Koło Placu Zabaw. Właśnie, tutaj miałem się dopytać, ile miejsc parkingowych wnioskodawca by planował, żeby tam posadowić.
No na pewno niedużo, ale to jest działka gminna i warto każdy centymetr tam wykorzystać, mniej niż jeżeli 10, miejsc parkingowych tam brakuje. Tam mniej prawda? Niż 10 no, miejsc parkingowych no. Mogłoby być utworzonych, no. Mniej niż 10. Propozycja pana wójta jest 25. Dobrze, ale my mówimy tylko o jednej działce w tym momencie gminnej, która cały czas stoi niewykorzystana. 10 miejsc parkingowych. Ze względu na, tak. na to, że na tej działce znajduje się plac zabaw, są zwiększone odległości dobrze. Od placu zabaw, gdzie panie może Macieju, być miejsce myślę, parkingowe. Że takie analizy budowlane, czy ten, to my tutaj będziemy omawiać jeszcze z panem Piotrem Bukowskim, bo do tematu na pewno wrócimy. Na razie wniosku, będziemy opiniować wnioski. Proszę, pani radna Andrzej. Dzień dobry. Pan tu wiele kalkulował, a czy pan może wykalkulował, ile trzeba będzie zapłacić właścicielowi działki 764 za ponad 20-letnie użytkowanie gruntów nieprawne i zapłacić jeszcze zaległy podatek i do tego doliczyć na jakiej odsetki? Na jakiej podstawie pani twierdzi, że gmina miałaby zapłacić właścicielowi za grunt, który właściciel nie użytkuje z własnej winy? Tak, bo jeżeli ktoś komuś wchodzi w grunt, to właściciel ma prawo i obowiązek wziąć go ODP, wyznaczyć, może się opłatować. Oczywiście. Jeżeli tego nie robi, to znaczy, że mu nie zależy. A w jaki sposób ma odzyskać, skoro już część tego gruntu jest utwardzone kamieniem, on nawet rolniczo już teraz nie może odzyskać. Po drugie, mieszkańcy, nie przerywać proszę mi, mieszkańcy przyzwyczaili się przez lata i użytkują, mimo że on zaora, postawi zabezpieczenia, to i tak wjeżdżają, bo są nauczeni, przyzwyczajeni, bo jeśli gmina coś zrobiła, oni to widzą, że to jest przez gminę zrobione, czyli to jest gminne i nawet jak zwracam, nie proszę nie przerywać, to nawet jak zwraca uwagę, żeby mu nie nawracali na polu, to ostentacyjnie się z nim kłócili i tak mu wjeżdżali, jeszcze bardziej niszczyli. Więc mi się wydaje, że tą sprawę trzeba by było załatwić, bo nic nie wiem, rekultywacja tego terenu też kosztuje, bo on, jeśli by podejrzewam wnioskował, to też by prosił o odtworzenie tego terenu tak, jak był pierwotnie, a tam jest dużo kamieni nawiezione, jest utwardzone, to jest grunt, który już się nie nadaje do użytku rolniczego. Na tą chwilę, przepraszam, pani przewodnicząca, mogę proszę, odpowiedzieć. Proszę. Na tą chwilę gdybamy, gdzie jest granica. Należałoby wziąć go DT, wymierzyć, wskazać konkretną granicę, bo w tej chwili ja tam nie widziałem żadnych słupków granicznych. Nie jestem w stanie stwierdzić, w którym miejscu jest granica, ale to właśnie w zasadzie należy do właściciela tego gruntu. Jeżeli stwierdza, że mu się granica nie zgadza, ma prawo wynająć go DT, by mu tą granicę wskazał. Można, panie? Tam jest studia. Gdzie będzie park? Nie wiadomo, czy teraz będzie mogła być zgoda na to, żeby na tym rowie powstał park. Tak jak już wspomniałem, działka 675 w ewidencji widnieje jako... 765 w ewidencji widnieje jako W, czyli wody. Jest to rów i na rowie nie ma możliwości. No nie, mamy tu specjalistę pana Bukowskiego, może pan się wypowie na ten temat. Specjalista pan Piotr Bukowski. Żeby coś wybudować, cokolwiek, to trzeba dysponować gruntem na cele budowlane. A grunt jest nie nasz. Także w tym momencie no, dyskusja na temat budowania jest zbędna, bo nie wiemy, czy taką zgodę uzyskamy. No bo w tym miejscu. To jest Wody Polskie, no nie? Czyli jak to? Melioracja. To należy do Skarbu Państwa. Dobrze. No ale budować na czymś, gdzie jest kolizja, no wiązałoby się to z przebudową najpierw tej kolizji. Bo tak. Mogli przyjdą, że trzeba będzie wymienić na przykład rury czy coś, no nie, bo nie wiadomo, czy one wytrzymają pod naciskiem znowu A czy czegoś. To już są, szanowni państwo, nie, przepraszam, że tak powiem. Tematy, wchodzimy w tej chwili w szczegóły, w tematy budowlane. Wniosek pani Kryszak, z tego co wiem, zawiera konkretną propozycję z boku cmentarza. Kwestia metrów tam nie jest określona. Oczywiście, że trzeba wziąć pod uwagę to, ten teren utwardzony. Tam jest też studzienka gminna, byłam zobaczyć. Także tutaj nie ma szczegółów też w związku z... Przepraszam,
melioracyjna. To jest od melioracji, bo dzielka gminna to jest przy płocie pana Wiczowskiego. Dobrze, ale robili ją pracownicy gminy, dlatego mieszkańcy mi powiedzieli, że to jest studzienka, którą robili pracownicy urzędu gminy. Ja o tym nie wiem, bo ja jestem dzierżawcą i ja wiem, co tam jest. No tak, no ale robili ją pracownicy urzędu gminy, no to co oni tam robili? Przepraszam. Proszę, pan Marek Wędzikowski, pani Lidka Wąkowska, tak po kolei widzę, jak się zgłaszacie. Szanowni radni, teoretycznie my powinniśmy tylko i wyłącznie powinniśmy wyrazić opinię na temat wniosku, czy też pani wójta, czy też pani Kryszak. Prawda jest taka, że czy my zrobimy parking na lokalizacji pana wójta, czy też na lokalizacji zaproponowanej przez panią radną, nie oszukujmy się, w żaden sposób nie upłynni nam to ruchu w tym bardzo trudnym czasie, jakim jest 1 listopad. Mamy, proszę państwa, świadomość, że samochody 1 listopada, czyli wówczas, kiedy faktycznie brakuje nam tych miejsc parkingowych, samochody stoją po prawej, po lewej stronie wzdłuż ulicy Siega, wzdłuż ulicy Powstańców Wielkopolskich, znaczy się wzdłuż ulicy do szkoły, do Orchówka i jeszcze nawet i do Osłupca, gdzieś około 150 metrów. A my się, proszę państwa, kłócimy, czy parking będzie na 10 samochodów, 20 czy 30. W żaden sposób nie rozwiąże mimo wszystko to problemu. I to nie jest, proszę państwa, problem tylko i wyłącznie naszego orchowskiego cmentarza, bo to jest, proszę państwa, problem wszystkich cmentarzy w całej Polsce. Popatrzmy sobie, jaka sytuacja jest na przykład w Strzelnie. Nie wiem, nigdy nie byłem w Strzelnie, ale sobie nawet nie wyobrażam, co tam jest 1 listopada. My i tak mamy dobre możliwości, bo droga do cmentarza jest praktycznie drogą samą w sobie i na końcu cmentarza już, że tak powiem, nie ma dalej zabudowań i nie ma jakiegoś większego ruchu, tylko jest dojazd do cmentarza. Z mojej perspektywy ja będę za tym, żeby mimo wszystko ta lokalizacja była po lewej stronie cmentarza, gdyż czy to ten grunt i tak musimy dokupić. A uważam, że to będzie jakakolwiek rekompensata dla tych państwa, którzy posiadają ten grunt, płacą za ten grunt podatki, ale w żaden sposób ten grunt nie czerpią z niego jakiegokolwiek dochodu. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Tak jak pan wiceprzewodniczący powiedział chwileczkę, pan Maciej mówi, że tutaj może przecież wziąć geodetę, może ogrodzić. Może. Tylko szanowni państwo, niektórzy ludzie jeszcze mają takie po prostu, że nie wypada. Jeżeli od wielu lat były rozmowy już rozpoczęte i ci ludzie po prostu tam parkują, to ten pan czułby się źle z tym, żeby kogoś na siłę odgrodzić. Na razie my mówimy o takim grzecznościowym użytkowaniu, ale poniekąd ci państwo z tego pola nic nie mają, bo samochody stają gdzie tam się komu podoba. Natomiast jeżeli chodzi o płynność ruchu, szanowni państwo, rozmawialiśmy o tym przy parkingu, przy budowie parkingu przed urzędem gminy. Ja patrzę na tą płynność ruchu, o której też przekonywaliście. Ludzie na ulicy Kościuszki jak stawiali na drodze, tak stawiają samochody. Parking stoi pusty, stoją tam dwa auta pracowników GOPS-u. Więc tą płynnością ruchu, szanowni państwo, to nie przesadzajmy, bo ja uważam, że najpierw powinno się działkę gminną zagospodarować, nawet dla 10 aut, ale to jest działka, której już nie trzeba wykupić. Nawet nie musi to być parking z prawdziwego zdarzenia na zasadzie budowy i nagrywania Dnia Pabiedy, tak jak tutaj to robiliście. Tylko po prostu utwardzić teren, żeby to był teren użytkowany pod autami, czy jako parking dla parkujących. Dobrze, proszę po kolei, kto tutaj jeszcze? Proszę, pani radna Bąkowska. Ja chciałam się tutaj odnieść do stwierdzenia, które padło przed chwileczką, że grunt nie jest nasz, więc nie ma co gdybać. Owszem, grunt nie jest nasz, jeżeli w rozumieniu nasz, czyli gminy, ale również grunt, na którym budowę parkingu proponuje pan wójt, nie jest nasz. Więc ja tutaj nie widzę różnicy między jedną lokalizacją a drugą, jeżeli chodzi o ten aspekt sprawy. A po drugie, chciałabym rzeczywiście, żeby zostało wyjaśnione to stwierdzenie, że na mapkach się znajduje teren W, czyli woda. Ja bym prosiła pana właśnie tutaj Piotra Wukowskiego, pana inspektora, o to, żeby wyjaśnił, jak wyglądają te mapki. Bo ten pas, który jest wzdłuż właśnie cmentarnego muru, to należy do gminy, tak? Nie. Nie? No właśnie o to mi chodzi, żeby po prostu wyjaśnić to, żeby to było jasne. Dokąd jest grunt prywatny, gdzie zaczyna się grunt gminy, gdzie zaczyna się
pan radny Stube... Jeszcze inny właściciel, po prostu rozgraniczyć to, żeby nie było niejasności. Pan radny Stube był dzisiaj w tej sprawie i sprawdzaliśmy to przed rozpoczęciem sesji. Pas około 4-5 metrów. 4,30. Około 4 do 5 metrów przed cmentarzem, jadąc w stronę cmentarza po lewej stronie, jest oznaczony w ewidencji gruntów jako W. Właścicielem jest Skarb Państwa i teren jest uwzględniony w melioracjach wodnych. To przed sesją sprawdziliśmy i to są dane jak najbardziej aktualne. Chodzi o ten pas gruntu, który prowadzi wzdłuż muru cmentarza do jeziora, tak? Tak, tak. On do końca do samego jeziora nie dochodzi, on się urywa. Nie dochodzi do samego jeziora, kończy się wcześniej. A jak się urywa, to w takim razie, to w tym miejscu, gdzie się urywa, kto przejmuje? To znaczy, chodzi o to, że ta działka, bo to mimo wszystko działka, ona nie jest, jej długość nie kończy się na jeziorze, ona się po prostu wcześniej kończy. Tak, jeżeli mogę. Po prostu 4 metry, Pani Radna, przepraszam, 4 metry od płotu jest własność Skarbu Państwa. Czyli mówimy o działce dalej, w stronę już pana, który tam mieszka, jeżeli mówimy o parkingu, który jest proponowany przez panią Kryszak. Tych 4 metrów nie moglibyśmy wziąć pod uwagę, ponieważ właścicielem jest Skarb Państwa. Tak. Tak, po prostu. Dobrze, proszę. Pani Radna Andrzejewska, Pan Maciej, po kolei, pilnujcie Państwo swojej kolejności. Po prostu wyłączyłbym tę działkę, tą wąską działkę, po prostu bym wyłączył z tego pomysłu i z tej propozycji. Mhm. Te propozycje bym analizował dopiero za tym pasem, żeby tego nie ruszać. Tak, zgadza się. Dziękuję. Ja jeszcze chciałam wrócić do tematu. Pan radny Stube mówił o tym, że rolnik użytkujący ten grunt może sobie wjechać i tak dalej, a czy pan też wie, co to jest ciągłość władzy? Jeśli ponad 20 lat do tyłu władze rozmawiały z tym rolnikiem, wnioskowały o to, żeby oddał, że w roku, dwóch, trzech załatwią tą sprawę. Władze poczyniły starania, żeby ten rów właśnie zasypać, żeby nawieść kamienia utwardzić. Czyli przejęły jakby ten grunt z obietnicą, że tą, niech pan nie kiwa, bo tak było, z obietnicą, że lada moment tą sprawę załatwią pod względem formalnym, to mi się wydaje, że to powinno być doprowadzone do końca, a nie, że władza się kończy i już mnie rolnik nie interesuje, zająłem to zająłem, a inny niech się martwi. No niestety, nie wiem, czy pan by był tak zadowolony, jakby u pana 25 lat wjechali, użytkowali, a nic pan bez tego nie miał. Dobrze, proszę. Momencik, jeżeli według mnie nawet przyzwoitość ludzka wymaga, ażeby tą sprawę załatwić do końca. Jeśli jakieś władze poprzednie zaczęły robić, obiecały, że ten parking tam ma, bo oni wystąpiły, władze gminy wystąpiły do rolnika, ażeby udzielił tego terenu pod tym kątem, że za chwilę powstanie parking, oni wykupią i tak dalej, a teraz, żeby następna władza wycofywała się, no niestety, akurat ja jestem przeciw. Proszę, pan radny Stube. Za chwilę się ustosunkuję do wypowiedzi pani Andrzejewskiej, ale jeszcze wspomnę tak, bo tutaj była propozycja, żeby na tej działce strony pana Dzikowskiego, to jest działka 764, żeby na niej utworzyć parking. Tak jak już wspomniałem wcześniej, żeby tam zrobić parking, żeby on wymagał warunkom technicznym, należałoby wykupić pas o szerokości powyżej 21 metrów. W propozycji pana wójta, w propozycji lokalizacji parkingu przez pana wójta wystarczy tylko 10. I teraz odniosę się do pani Andrzej. Mówmy o metrach kwadratowych, panie Maciej. Słucham? Mówmy o metrach kwadratowych. Nie. Metry kwadratowe to już wielkość. Tak, chodzi, ale ja mówię chodzi, o wielkości chodzi całego parkingu, o pas panie techniczny, o odległości, które muszą być zachowane od granicy. Te wszystkie wartości są zapisane właśnie w rozporządzeniu. I żeby je zachować, to w propozycji pana wójta wystarczy 10 metrów, dlatego że parking będzie przylegał do drogi głównej. A w przypadku lokalizacji na działce z boku cmentarza, żeby zachować parametry techniczne, co najmniej 21 metrów pas musi być. Teraz gdzie wyjdzie taniej? Gdzie wyjdzie taniej wykupić grunt
dla zapewnienia 25 miejsc parkingowych. Tak, to ja panu powiem, panie Macieju. Już skończył pan? Teraz jeszcze się odniosę, tak? Odniosę do wypowiedzi pani Andrzejewskiej. Na jakiej podstawie władza cokolwiek ustalała w kwestii gruntu, którego nie była właścicielem? Panie Macieju, ale myślę, że to nie jest pytanie do pani radnej Andrzejewskiej, tylko do władzy, no, która... chwila. Szanowni Państwo, chwileczkę. Odbiegamy od tematu. Jak można czymś, bo to, czymś, pan czym zadaje merytoryczne jakieś pytania, które chyba pan nie oczekuje odpowiedzi. Nie, no, szanowni Państwo, retoryczne pytania. Szanowni Państwo, odbiegamy od tematu. Ja tylko odpowiem panu, gdzie będzie taniej, żeby mi było 25 miejsc. Panie Macieju, będzie taniej, jeżeli się zagospodaruje teren gminny na 10 miejsc i się wykupi tylko na 15, powiedzmy. Optymalnie mówiąc o 25 miejscach. Ale to, myślę, że w tej chwili to jest... zwiększy nowych miejsc, nie zwiększy ilości nowych miejsc parkingowych, a przecież o to chodzi. Tak, niech ale te ja miejsca, mówię... ja powiem tak, niech te miejsca, które w tej chwili są jako tak zwane dzikie miejsca parkingowe, ten narożnik tutaj na zakręcie przy placu zabaw, tam częściowo grunt jest utwardzony, przecież tam nic nie trzeba robić, tam ludzie i tak parkują, tam się nie zapadają. Co tam trzeba zrobić? Dobrze. Po co? Tam dobrze wydatkować dodatkowe pieniądze, jeżeli byśmy chcieli to ustosunkować prawnie, no to naprawdę tam będzie, żeby dostać pozwolenie na parking tam się umieści mniej niż 10 miejsc parkingowych. Dobrze, dziękuję. Proszę, pan radny Wędzikowski. Szanowni radni, a gdyby całkiem przypadkowo doszło do takiej sytuacji, ja myślę teraz właśnie o tych ewentualnych miejscach parkingowych z lewej strony, gdyby właściciel tej działki zabronił parkować, czyli typowo puk, wjeżdżamy, siejemy, orzemy i w tym momencie, oczywiście, że ma prawo, i w tym momencie powiedzmy, że on już by zaprzestał chcieć sprzedaży tego paska gruntu i w tym momencie my zostajemy troszeczkę bez możliwości, chciałbym zaznaczyć, bo wtedy zostaje nam tylko ta ewentualnie ten grunt naprzeciw cmentarza, który pan wójt proponuje, i zostajemy w pewien sposób ograniczeni, chciałbym zaznaczyć. Także uważam, że warto byłoby również wykorzystać dobrą wolę tego mieszkańca, właściciela tego gruntu i wykupić od tego państwa ten grunt, by była możliwość zrobienia parkingu. Wykupienie tego gruntu będzie nam co najmniej dwuipółkrotnie droższe jak wykupienie gruntu, którą proponuje pan wójt. Panie Macieju, myślę, że pan nie ma takiej wiedzy, żeby teraz oceniać, wyceniać, bo to są procedury związane z tym, pod kątem technicznym, ani pod kątem finansowym. Proszę, pan radny Chmielarczyk. Ja chcę krótko się odnieść, bo pani przewodnicząca też mówi, że na komisję, żeby tu przyszli proboszczowie odnośnie tego parkingu. To nie jest, proboszczowie co mają też, no mają jakiś tam procent do tego parkingu, a my chcemy ten parking zrobić dla naszych mieszkańców. Tutaj tłumaczenie, wiceprzewodniczący mówi, że na 11, na 1 listopada to wiadomo, wszystkie tłoki to. Tu nie chodzi o 1 listopada, tylko chodzi, żeby mieszkańcy właśnie na to święto 1 listopada przyjechali, mieli gdzie jak najbliżej dojechać i wszystkie zgodnie z tą uroczystością wieńce złożyć. Tutaj przy tym parking przy placu zabaw jest już utwardzony i tak tam stawają, ale chcecie tam zrobić teraz jakaś starsza babcia czy coś teraz ma nieść te kwiaty na ten cmentarz, a tu chodzi jak najbliżej, żeby było do cmentarza, każdy przyjechał i godnie tą uroczystość 1 listopada obchodził. A wy tutaj przewracacie, tu coś, jak to jest propozycja wójta, to już jest zła, już co innego. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja powiedziałam pani radny, że proboszczowie są zawsze mile widziani, nie powiedziałam, że mają przyjść na komisję. A to są dwie różne rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców, pan mówi, że się tak z mieszkańcami liczycie. No akurat tutaj ten radny, pani radna Kryszak, ten swój wniosek ona nie wyssała z palca, tylko właśnie po rozmowach z mieszkańcami też z Dolnego Orchowa między innymi. I to było takie zrzutka, że tak powiem, właśnie tych wypowiedzi mieszkańców, że oni chcą z boku, że uważają bardziej zasadne z boku.
No więc, Szanowni Państwo, proszę jeszcze o wypowiedzi. Jeżeli nie, to ja ogłoszę 5 minut przerwy. Proszę, Pan Radny Świtek, tak? Pani Radna Bąkowska. Kto z Państwa pierwszy? Ja bym po pierwsze chciała się tutaj odnieść do wypowiedzi Pana Radnego Stuby. Pan w ten sposób rozumował, nie wiem, czy dokładnie powtórzę. Niech te dzikie miejsca zostaną, tak? Tak Pan powiedział. Czy rozumie Pan, że te dzikie miejsca mają zostać na polu właśnie tego właściciela? Ja mówię o działce tej na narożniku, gdzie jest plac zabaw. Dlatego należącej do urzędu gminy. Tutaj się nic nie zmieni. Tam jest częściowo utwardzony teren. Tam normalnie się parkuje. Jest wjazd. Jeżeli byś właśnie jak już mówiłem wcześniej, jeżeli byśmy chcieli to uprawomocnić, no żeby tam zrobić parking z pozwoleniem, to ograniczymy praktycznie trzykrotnie ilość miejsc, które tam mogą istnieć. W tej chwili... A co z tymi dzikimi miejscami, które znajdują się na gruncie należącym do fizycznej osoby? Znaczy tutaj nie chcę się z nikim spierać, żeby stwierdzić, czy faktycznie są... Część gruntu jest zajęta przez tą tak zwaną drogę tam dojazdową do tego bocznego wejścia i na parking. Czy jest to grunt prywatny, czy należy do tej działki 765 do Skarbu Państwa, która jest wodami. Ja się do tego nie ustosunkuję. Nie jestem w stanie stwierdzić, gdzie jest granica. Żeby to stwierdzić, która część gdzie należy, należałoby wynająć geodetę. Dobrze, Szanowni Państwo, proszę. Jeżeli mogę, to jeszcze mam jedno pytanie, bo tutaj, ale to już tu ściśle odniosę się do wniosku Pana Wójta. Czyli tak, jest mowa o wykupieniu gruntu albo o zamianie. Czy jest już wiadomo, które grunty by ewentualnie wchodziły, jeżeli by w grę, jeżeli chodziłoby właśnie takie rozwiązanie, zamiany? Czy Pan Wójt zaplanował już grunt do zamiany z tym Panem, czy tylko po prostu jest zapisane, na ten że jest temat, zamiana, a... Na ten temat nie rozmawiałem z Panem Wójtem, nie wiem. No dlatego tutaj kieruję właściwie bezpośrednio do Pana to pytanie, bo skoro widzę, że tutaj Pan zna więcej szczegółów, więc myślałam, że nad tym się też zastanowił ktoś, czy pochylił, i jeżeli jest zapisane, że zamiana, to mnie by interesowało, który z gruntów gminnych zamieniony by został właśnie na ten pas o długości 60 metrów i szerokości 10. Czy o tym nie było mowy, rozumiem, tak? Nie było o zamianie, tylko... Z wójtem na ten temat nie rozmawiałem. Ja się tylko odnoszę do propozycji wójta po zapoznaniu się z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jaką powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. A mnie by interesował właśnie ten aspekt sprawy. Czy zamiana w ogóle jest brana pod uwagę, czy tylko wykup części gruntu od właściciela? To nie jest pytanie do mnie. Dobrze, dziękuję. Ja wszystko. Proszę, Pan Radny Świtek. Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca, Pani Bąkowski, zaraz odpowiem. Pan Stube to wszystkie szczegóły zna, bo jest z kręgu Pana Wójta. I to jest, proszę Państwa, klasyczny sposób na rozpoczęcie inwestycji w gminie Orchowo. Nie było żadnej takiej dyskusji, żeby ona tak trwała, a jak była dyskusja, to proszę mi pokazać jakieś nagranie, protokół, chyba będzie jakiś, nie daj Boże, sfałszowany, przed inwestycją kanalizacyjną Różanna się tu na nie było. Przed inwestycją ocieplenia budynku gminy nie było, a potem się uzupełniło, a to schody, a to barierkę, jakoś to się tam sprawę załatwi. I tutaj też Pan Radny Stube prowadza Wody Polskie, no jak został rów zasypany, już nie figuruje jako rów otwarty, to powinien być ten grunt przeklasyfikowany. Tak na gruntach rolników jest, tym bardziej na gruntach, które należą do Skarbu Państwa. Skarb Państwa to na terenie gminy Orchowo reprezentuje Skarb Państwa gmina. Wójt gminy Orchowo jest tym gospodarzem. Ja nie będę tu mówił, czy ten ma rację, czy ten, ale wiem, że kiedy przyszło do kanalizacji, nikt ze mną nie rozmawiał, też się poszafrowało mapkami, no co, te urzędniki siedzą na swoich stanowiskach, nic im się nie stało, były kontrole, była
pan podpisz Jeremina. I nic się nie stało, nie było zniknąłem z mapy. I teraz też. Mapa pan Sztuba, widzę, ma jakąś inną mapę niż ja mam takie bakterowi, że to co on mówi, to co na mojej mapie nic nie figuruje. Zostało dogadane na boku, bo to jest praktykowane w Orchowie, co pan wójt tam się dogadał. Teraz ma tę sprawę przeprowadził, on na pewno dobrze tam słucha w tym momencie. Jeszcze się zapytam, czy prawdą jest, że w tym rejonie cmentarza ma być budowana wieża telefonii komórkowej i to tak bardzo wójtowi. Niech będzie, że to pan jest, bo teraz jak dostaje 15 tysięcy, to rzeczywiście jest pan. Nikt nie ma tyle miesięcy na miesiąc na terenie gminy dochodu, jak wójt będzie brał. To jak z tą wieżą komórkową, do telefonii komórkowej? Czy coś jest wiadomo, czy znowuż tak się przy okazji się przemilczy, się przeczeka, nie doinformuje się społeczeństwa, że z jednej ulicy musiało być coś zrezygnowane, płaci kary, jakieś zobowiązania, takie cisko, że tutaj jest nie ma wójta i tylko ci, że tak powiem, dawniej mówiłem, przed upasy, śmiało powiem, siedźcie, my tu siedzimy niby w randze, ale nie, to jest randy. Radny jeden ma inną rangę, a drugi rangę obok siedzący ma inną rangę. Inne dokumenty ma, innymi słowami tak w stosunku do radnej Andrzeja. Panie radny. No moi drodzy, trochę sejdźmy z tego. Proszę o wyciszenie. Musi być przy cmentarzu, będzie kosztował na pewno wiele tysięcy złotych. Nie powiem, że nie będzie. To miejsce tego rolnika było mu obiecane. Ten dojazd praktycy już tam jeżdżą, bo to ich brama czy furtka jest w własnej ścianie. Jakoś to powinno być rozwiązane, moi drodzy. My po to siedzimy, żebyśmy my rozwiązani. To nie jest interes, że to oni uradzili, mówi radny Kmielarczyk. A jak były jakieś inwestycje w Parku Myślątkowie, czy to było coś gadane, od razu zmiana w budżecie i jest. Księgowa napisała, kto jest za, był najwyżej przeciwny, albo się wstrzymał. I inwestycje w Myślątkowie przechodzimy jedną za drugą. Bo to nie tylko wójt, tylko cały aktyw, że tak powiem, od skarbnik gminy poprzez tych inspektorów, którzy odpowiadają za tym swoją, jak to się mówi, swoje funkcje. Panie radny. I teraz przyszło do tego cmentarza i my teraz mówimy, czy tu, no sam jestem ciekaw, jak to się rozstrzygnie, będziemy głosować po prostu może jakieś jakie. Ja proponowałem, nie ma pani Krysia, odłóżmy tą sprawę. Dobrze, szanowni państwo, nie będziemy, zdania nasze się nie zmienią, myślę, opinię wyrazimy we wniosku, w głosowaniu. Proszę, pani radna Bartoszka. Tylko jeszcze jedno pytanie, bo przyznam, że szczerze mnie to zaniepokoiło, to ten punkt W przy tym ogrodzeniu cmentarza. Tam jest jednak przejście, więc no, nie bardzo rozumiem niebezpieczeństwo, jakie ewentualnie może zagrażać ten rów zasypany, może spowodować co? Jeżeli to są wody, to może się okazać, że to nie jest grunt stały, tylko płynny i trzeba będzie się przemieścić łodzią w kierunku tego bocznego wejścia, czy nie. Może, naprawdę może nie rozumie do mogę końca. Odpowiedzieć? Tak jak już mówiłem wcześniej, kiedyś to był rów otwarty, ponad 20 lat temu zostały położone tam rury i został ten rów zasypany. Ale cały czas w ewidencji widnieje to jako wód. Nie ma niebezpieczeństwa takiego, żeby tam przejść do tej furtki i się coś zapadło. Niebezpieczeństwo polega na tym, że jak każde urządzenie drenarskie ulega degradacji. Może się tak zdarzyć, że gdzieś rura się skruszy, zapadnie. Jeżeli miałby być tam parking, przebudowa, czyli usunięcie awarii wiązałaby się praktycznie z rozryciem tego parkingu. Kto miałby ponosić koszty? W tej chwili utrzymaniem tych urządzeń zajmuje się spółka wodna, gminna spółka wodna w Orchowie. Nie jestem już przewodniczącym, ale kilkanaście lat byłem i wiem, że spółka na pewno nie wyraziłaby zgody na posadowienie tam, przynajmniej ja, gdybym był przewodniczącym, na taką zgodę nie wyraziłbym, na takie posadowienie parkingu nie wyraziłbym zgody.
Mówimy, przepraszam, że wejdę słowo o tym konkretnym gruncie należącym do spółki Skarbu Państwa, tak? Tak. O tym, nie tak. O tym już, który należy do prywatnego właściciela? Nie. Tutaj. Nie, no tam ja nie mówię, że tam nie może być, tylko mówię, że na tym gruncie należący do prywatnej osoby koszt wykupienia byłby co najmniej trzykrotnie wyższy, żeby zrobić tą samą ilość miejsc parkingowych. Wykupu grunt. Dobrze, ja już nie będę się w taką kalkulację tutaj... Dodatkowo jeszcze powiem tak. Ja nie pamiętam, jak ten ruch był zasypywany, bo to nie było za mojej kadencji w stółce. W tej chwili on cały czas na mapach występuje jako ruch otwarty. Tam nie ma jako rurociąg. W tej chwili Wody Polskie robią inwentaryzację. Jeżeli się stwierdzają, że jest ruch otwarty w ewidencji, a obecnie jest na przykład rurociąg, to dochodzą, na jakiej podstawie ruch otwarty został zasypany. Zmienione zostało urządzenie na urządzenie drenarskie. Jeżeli takiej dokumentacji nie ma pozwolenia, Wody Polskie żądają przywrócenia stanu poprzedniego. Dobrze, panie Macieju, dziękuję. To jest poważny problem. W związku z tym gruntem, który... Ale tu jest poważny problem. Tak, ale problem akurat może nie dotyczący bezpośrednio tematu gruntu, na którym proponowana jest lokalizacja. Tutaj znaczy, w tym wniosku... Wstępnie była lokalizacja na 765, którą ja mówię, no trzeba wykluczyć, bo tam jest nie ma możliwości. Ten część, która należy do... Tak, która należy do Skarbu Państwa. Dobrze. A szanowni państwo, dobrze, proszę, ktoś jeszcze miał pytania? Ja jeszcze proszę, miałam. Pani radna Andrzejska. Dziwi mnie jeszcze jedno takie sugestia pana radnego Stubę, bo najpierw pan mówi, że wymierzył pan, że ruch miał szerokości 4,30, a za chwilę pan mówi, że nie wiadomo, gdzie zaczyna się działka tego prywatnego właściciela. No wystarczy odliczyć te 4,30 i wiadomo, nawet wizualnie, jak ktoś przemierzy te 4 metry, to widać wizualnie, że kawał w polu. Od czego mamy mierzyć? Od płotu. Jest pani pewna, że płot jest na granicy? Tak. Ja nie jestem pewien. No pan nigdy wiem nie jest pewien. Z doświadczenia, ale ja jeszcze nie skończyłam, wiem z doświadczenia, bo pan mi odpowiada, że geodeta, gdy wejdzie na pole... Skończyłam swojego wątku, a pan mi skończy. Pani radna, za chwilę oddam panu głos. Proszę o uporządkowanie. I druga dyskusji. Sprawa, pan się obawia o zarwanie rowu. Ten row podejrzewam, że przechodzi na drugą stronę, bo z drugiej strony na ulicy jest znowu rów. Ulica jest też obciążona sprzętem, różnymi nawet cięższymi, które jadą na pole, kombajnami. Jakoś ten rów się tam nie zawala. A tu pan ma obawy, że osobowe samochody zaparkują powolutku i się ten rów zarwie? Dobrze. Nie tylko przy takich rowach. Na drodze Słupeckiej też jest rów, przechodzi przez drogę, jest odpowiednio wzmocniony i woda przepływa pod spodem, szosa istnieje i tyle lat i nigdy się nic nie zarwało. Znam przypadki, gdzie jednak się... To są od tego technicy, znam żeby... Gdzie jednak się zdarzało. Panie radny Stuby, czy pan już chce się wypowiedzieć? Tak. To bardzo proszę, żeby prosić o głos. Proszę. Znam przypadki, gdzie takie rzeczy się zdarzały. Nie dalej chyba jak dwa lata temu, rok albo dwa lata temu, taki przypadek był na ulicy Kościuszki, gdzie przepust drogowy się zapadł, gmina go przebudowywała, dlatego że to była jej droga. Dobrze. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? To moja odpowiedź. Podejrzewanie, czy tam ten ruch jest pewny, czy go nikt w wody wrzuca przez temat. A o czym pan radny teraz mówi? Powierzy do telefonii komórkowej. Panie radny, to było ogłoszenie już... Zależy, bo już się dogadał z inwestorem, jak to się tak często w Rokowie mówi, już się dogadał z majstrami i zrobimy ocieplenie. Panie radny. Został dom strażaka sprzed 3 lat, no i nie udało się jakoś wtedy zrobić. Panie radny, jeżeli chodzi o telefonię, było odwołanie mieszkańców DSKO, tam i chyba była i tak decyzja, tak? Pozytywna, podtrzymanie, panie Piotrze? Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy decyzję wójta. No właśnie. Decyzja wójta wyrażała zgodę na budowę tej wieży. Dobrze. Czyli właśnie tam, gdzie ten pan chce sprzedać działkę, pan Guzią chce kupić, tamtym miejscu będzie. A no to już mówię, że to jest interes, no ja o tym też dobrze mówię. Czy to jest prawda, że pan się zabierze?
Dobrze, szanowni państwo. I to wójt się dogadał i wójt, jak to się mówi, reszta ma... Jeżeli chodzi o parking, czy ktoś ma jakieś pytania? Ja proszę o 5 minut przerwy, wyciszenie emocji, poddam obydwa wnioski pod głosowanie i będziemy dyskutować dalej. Pana Piotra jeszcze proszę o chwilę cierpliwości, bo ja mam parę pytań. Także proszę o głosowanie nad 5-minutową przerwą. Panie Marku, proszę o... Redaktor Bolej jeszcze minut przerwy. To na pewno słyszy, żeby tam... Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. 5 minut przerwy. Radna Andrzejewska Anna. Za. Radna Bardza Licja. Za. Radna Bąkowska Lidia. Za. Radny Chmielarczyk Bogdan. Przeciw. Radny Korwiński Jan. Wstrzymuje się. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radna Piekarska Joanna. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stube Maciej. Za. Radny Szczepański Ryszard. Za. Radny Świtek Ryszard. Za. Radny Będzikowski Marek. Za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 14. Głosy za 12, głosy przeciw 1, głosy wstrzymujący się 1. Dobrze, większością głosów wniosek został przyjęty. Ogłaszam 5 minut przerwy.
Proszę o zajmowanie miejsc. Wznawiam obrady. Szanowni radni, wracamy do tematu tutaj parkingu. Będzie opiniowany wniosek pana wójta i wniosek złożony tu przez wiceprzewodniczącego o treści, zobaczycie jakiej. Czy ktoś ma jeszcze pytania w kwestii tutaj wniosków? Ja wniosek pana wójta odczytałam, poddam go pod głosowanie. Panie wiceprzewodniczący, ma pan już tutaj uszykowany, tak? Dobrze, to może swój wniosek, nie wiem, czy pan odczyta najpierw? Żeby było wiadomo, jak radni mają głosować, proszę o odczytanie wniosku i wtedy podam od razu jeden i drugi pod głosowanie. Składam wniosek o utworzenie parkingu w dwóch lokalizacjach. Na działkach gminnych numer 769 oraz 770 umiejscowone po prawej stronie cmentarza gmina nie poniesie kosztów związanych z wykupem bądź zamianą działek. Na działce numer 764 będąca ona własnością prywatną. Na chwilę obecną użytkowana jest część powyższej działki jako prowizoryczny dotychczasowy parking. Został on już częściowo utwardzony, w związku z tym koszty zostały poczynione. Wykup części działki byłby swoistą rekompensatą dla właściciela powyższej działki za lata poniesionych strat w związku z jej nieużytkowaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poddaję pana wójta wniosek po głosowanie. Kto mogę, mogę jeszcze dopytać, proszę, przed głosowaniem tutaj wniosek pana wiceprzewodniczącego. Nie wiem, czy nie dosłyszałem, czy nie było podana, jaka ma być wykupiona powierzchnia z tej działki 764? Nie została podana powierzchnia wykupienia działki. A to jest istotne. Panie radny, ale obecną, myślę, że pan nie będzie kwestionował treści wniosku wiceprzewodniczącego. Ale no wniosek my bez podania powierzchni wykupu, no to jest praktycznie bezzasadny wniosek. My w tej chwili opiniujemy. Ale jak na chwilę obecną tylko i wyłącznie możemy wskazać lokalizację, a potem jeśli pan wójt... Pan wójt może do nas wystąpić też, czy porozmawiać z nami, ile miejsc parkingowych zostanie na terenie gminnym, na działkach, których wykupić nie trzeba. Jak on by to widział, czy to utwardzimy i uregulujemy, bo pan mówi, że tam w sumie nic nie trzeba robić, no w tej chwili to jest takie dzikie miejsce. Natomiast jeżeli pan wójt weźmie pod uwagę tą właśnie propozycję, może wystąpić z propozycją czy akceptacją wykupienia działki potrzebnej do ilu miejsc. Jeżeli będzie 10 na gminnym, czy nadal chce 25, czy już 15, to są rozmowy, które będą w przyszłym roku, szanowni państwo. W tej chwili mówimy o wykupieniu działki, nie znając jeszcze konkretów. Tak jak zresztą tutaj przy wniosku pana wójta. Mogę jeszcze jedno? Proszę. Jeszcze chciałbym się odnieść do właśnie, we wniosku był złożony, znaczy zgłoszona działka 769. Zgodnie z rozporządzeniem ta działka pozwoli maksymalnie na 4 miejsca parkingowe. Dlatego, że jest zbyt wąską działką. Plus 10, to jest już 4. Plus 10, tak? O tym pan mówi? No ale jest bez sensu tą działkę przeznaczać na parking, gdzie obszar działki jest potężny, ale kształt nie pozwala na a sensem jest usytuowanie miejsc parkingowych. Dobrze. A uważa pan, że sensem jest działka, która leży odłogiem i która jest niewykorzystana w ogóle? A tych miejsc parkingowych na przykład brakuje? No każdy element trzeba rozważyć. Natomiast proszę, pan radny Wędzikowski. Na chwilę obecną za bardzo nie wiemy, w jaki sposób ma być ta działka utwardzona, w jaki sposób ma być to wykonane. A chciałbym tylko zauważyć, że jeśli na chwilę obecną, mam tutaj na myśli głównie 1 listopada, samochód stoi, że tak powiem, przy samochodzie, że wyjść nie idzie wzdłuż i w poprzeć, to myślę, że jakoś panu nie przeszkadza. Mimo wszystko, że mówimy tu o działce 769, mówimy tu o działce 770, mówimy o tak zwanym dzikim parkingu, jak pan to nazwał, mówimy też o zagrożeniu bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej, a chciałbym zaznaczyć, że na drodze wojewódzkiej nie wolno parkować samochodów. Tak samo, proszę państwa, jest naprzeciw skrzyżowania, też nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, kogo jest ta działka, ale tam również parkują samochody przy tym starym budynku, nie zamieszkałem tutaj, pan radny Mikuła zapewne ma większą wiedzę.
Także uważam, że te działki gminne, które są, należy je maksymalnie wykorzystać plus dokupić to, co, że tak powiem, można i zrekompensować wszystkie poniesione straty, które ci państwo, jakby nie patrzeć, ponieśli. Bo podatek płacą, tak? Dochodów z tego tytułu nie mają. Dziękuję. Dobrze. Wnioski, szanowni państwo, czy wniosek jeden i drugi poddam pod głosowanie. Najpierw wniosek pana wójta. Proszę, pan radny tutaj ma oszykowane. Dobrze. Proszę o głosowanie nad wnioskiem pana wójta. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Oczywiście wniosek dotyczący budowy parkingu. Wyrażamy w tej chwili tylko opinię. Tak. Radna Andrzejewska Anna. Przeciw. Radna Bąkowska Lidia. Przeciw. Radny Chmielarczyk Bogdan. Za. Radny Korbiński Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. Przeciw. Radna Kosiak Anna. Przeciw. Radny Mikuła Grzegorz. Przeciw. Radna Piekarska Joanna. Przeciw. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stube Maciej. Za. Radny Szczepański Ryszard. Radny Świtek Ryszard. Przeciw. Radny Wędzikowski Marek. Przeciw. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13. Głosy za 5, głosy przeciw 8, głosy wstrzymujące się 0. Dziękuję bardzo. Wniosek pana wójta nie został przyjęty, ponieważ nie uzyskał wymaganej ilości punktów czy głosów pozytywnych. W obecności 13 radnych za, przeciw, za 5, przepraszam, przeciw 8, wstrzymało się 0. Poddam jeszcze pod głosowanie wniosek pana tutaj wiceprzewodniczącego radnego Wędzikowskiego. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Anna. Za. Radna Bąkowska Lidia. Za. Radny Chmielarczyk Bogdan. Przeciw. Radny Korbiński Jan. Przeciw. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radna Piekarska Joanna. Za. Radna Przybylska Elżbieta. Przeciw. Radny Stuba Maciej. Przeciw. Radny Szczepański Ryszard. Przeciw. Radny Świtek Ryszard. Za. Radny Wędzikowski Marek. Za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13. Głosy za 8, głosy przeciw 5, głosy wstrzymujące się 0. Wniosek pana radnego Wędzikowskiego został przyjęty 8 głosami za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego wniosku. Szanowni państwo, wnioski, które przegłosowaliśmy, my daliśmy, wyraziliśmy swoją opinię, daliśmy wytyczne, jakbyśmy chcieli, żeby tutaj działania w jakim kierunku uruchomić. My nie przyjęliśmy jeszcze zasad budowy, czy na razie to są tylko rozmowy. Dobrze, ja chciałam tutaj, ponieważ pana Piotra prosiłam dzisiaj, żeby tutaj z nami był na końcu. Panie Piotrze, ja chciałam się zapytać, mamy zawiadomienie o wszczęciu postępowania odnośnie wieloletniego programu. Czy pan już coś wie, co tam było źle w tej uchwale przedstawionej przez pana wójta? Dzwoniłem do Poznania, rozmawiałem z tą osobą, która prowadzi to postępowanie i po prostu ten pan kazał cierpliwie czekać za dokumentem. Próbowałem wyjaśnić to, o co tam chodzi, no ale w zasadzie zakończyło się na tym, że mam cierpliwie czekać, aż przyślą odpowiedź. Rozumiem, ale czy w projekcie uchwały, czy w ogóle w samym programie, coś nie tam tak, samym? Tak, tak, w załączniku. To nie to, że te rzeczy były tam źle zawarte. Ustawa odnośnie ochrony chodzi praw bardziej lokatorów. Może o to, żeby w inny sposób to przedstawić. Dobrze. Bardziej niektóre rozbudować szczegółowo, bo na przykład jedna z takich najbardziej namacalnych spraw, no to dotyczy planowanych remontów. Ja wpisałem taki punkt, że remonty będą uzależnione od protokołów 5-letnich. To, co w protokole będzie wskazane,
i według tej pilności my te remonty będziemy realizować. Natomiast ten pan, który się tym zajmuje, powiedział, że w zasadzie ja muszę wpisać, zaproponować konkretny remont w tym mieszkaniu to, w tym mieszkaniu to. Tak szczegółowo? Tak szczegółowo. No ja mu powiedziałem, że no trudno jest coś zaplanować, a nawet jeżeli się zaplanuje, no to żeby to miało też odzwierciedlenie takie realne w praktyce, ale, i w pieniądzach. Ale przecież, panie Piotrze, to jest wieloletni program. Jak pan może zaproponować remont na najbliższe kilkanaście lat czy kilka lat? No widzi pani, dlatego ja się chciałem tutaj oprzeć na tych protokołach, bo to jest dla mnie konkret. No ale nie, no mam zaproponować remonty i w zasadzie mam, no tak użył tego słowa, że mam wymyślić i mam spróbować. No to czekam za oficjalną odpowiedzią. Wie pan co, to ja sobie sama zadzwonię, się dopytam, bo coś mi tu nie pasuje po prostu. Jak pan może zaplanować remonty i je przewidzieć? Przepraszam. No tak, taką dostałem odpowiedź. Ja mam numer do tego pana, mogę pani podać. Dobrze, ja sobie do nadzoru zadzwonię. Dobrze. Ja mam jeszcze jedno pytanie, panie Piotrze, już nie chciałabym pana tutaj dłużej, że tak powiem, żeby pan dłużej z nami tutaj przeciągać. Remont mieszkania, w którym, panie Piotrze, skargę rozpatrywaliśmy, na jakim etapie jest i co tam było zrobione, co jest zrobione? Remont mieszkania, gdzie rozpatrywaliśmy... W Różanie. Jeżeli chodzi o podjazd, część graficzna z projektu jest przygotowana. Czekam za pozostałą częścią opisową. Został wykonany remont instalacji. Można powiedzieć, że w zasadzie w całym mieszkaniu. Remont z instalacji elektrycznej. Wymiana zabezpieczeń na mocniejsze. Także to zostało wykonane. No i do końca roku chciałbym ten podjazd wykonać. Bo zasadnicza część, widziałem, to jest przygotowane. Podjazd, tak jak ustalaliśmy, będzie wykonany od frontu budynku, od strony drogi wojewódzkiej, zgodnie z naszymi ustaleniami. Czy w środku instalacja tam nie była do poprawki? Bo ta pani robiła we własnym zakresie, tam też mieliście jakieś wytyczne od inspektora? No my, gmina wykonała remont instalacji elektrycznej w całości. W całości. Ta pani wcześniej też robiła, widocznie znaczy, niewystarczająco. Były, widać, że były podjęte próby remontu tej instalacji, ale no, elektryk wszedł i potraktował całe mieszkanie od razu. To, co mógł zostawić, ale to były naprawdę pojedyncze rzeczy. Bardzo niewielki udział tej pani w tym, co faktycznie żeśmy wykonali, jeżeli chodzi o instalację elektryczną. Dobrze. Pytanie następne odnośnie pieca, który jest tematem kontrowersyjnym, ponieważ już parę osób mnie pytało i nie ukrywam, że już ostatnio pytałam panią skarbnik, bo pana nie było, zapytam pana jeszcze raz. Piec wymieniony w mieszkaniu komunalnym, też w Różanie, za 16 tysięcy. Konkretnie widzę do zapłaty, bo wzięłam fakturę, 15 338 zł. Piec drogi, uważam, jak na tak małe mieszkanie. Poza tym, no, pyta mi się jedna osoba, no, dlaczego w mieszkaniu, gdzie ktoś ma firmę, wymienia się takie piece? No, mało tego. Jeszcze mnie zastanawia fakt, my przyjęliśmy zmiany w budżecie 28 września, a 29 już jest protokół końcowego odbioru robót. Wy już ten piec mieliście kupiony, zanim my go przyjęliśmy w budżecie. Nie był kupiony. Nie był? To nie w nocy był kupiony, go kupiliście, czy ja? Nie był kupiony, no tutaj nie będę owijał w bawełnę. Skorzystałem akurat no, z życzliwości kolegów, którzy pracują w sklepie, z którego ten piec został zakupiony. Ten piec był odłożony i on czekał na rozstrzygnięcie. Mm-hmm. Jeżeli by wtedy nie było tej zgody, no to ten piec, no zwolniłbym go, ale on był no, tak zabezpieczony, zarezerwowany i on czekał po prostu na nas. Dobrze, to jeszcze pytanie, dlaczego, czy tam jest jakaś niepełnosprawność w tej rodzinie, bo wie pan, no to jest temat kontrowersyjny. Ja jeszcze może wrócę do tego, o czym pani wspominała, o prowadzeniu tej firmy. Chodzi o to, że ustawa o ochronie praw lokatorów, ona wyraźnie określa, za co odpowiedzialny jest najemca, a za co właściciel. I instalacje, czy to elektryczna, czy wodociągowa, czy grzewcza, no to są po stronie właściciela obiektu.
jeżeli chodzi o wymianę kotów, źródła ciepła, to leży po stronie właściciela obiektu. Także no tutaj to był obowiązek gminy. Wpłynął wniosek. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Była zgoda, no i to zostało wykonane. Tyle to ja wiem, panie Piotrze, tyle, że powiem panu szczerze, nieraz piec kaflowy też z komunalnych mieszkań. Mieszkańcy czekali miesiącami, a tu tak bardzo ekspresowo podeszliście do tematu. Ja nie mam nic przeciwko. Chwileczkę. Tyle, że mówię, zastanawia mnie fakt, dlaczego tak drogi. Tam była instalacja już zrobiona, grzewcza, centralnego ogrzewania? Tak, instalacja, bo kotłownia jest poza budynkiem mieszkalnym, w budynku gospodarczym i instalacja grzewcza jest wykonana, ona nie była ruszana, grzejniki nie były ruszane. I sprawa dotyczyła tylko pomieszczenia kotłowni, wymiana pieca wraz z oprzyrządowaniem. To był boiler. Boiler był wymieniony przy okazji, no i wraz z tym oprzyrządowaniem, no to oprzyrządowanie, to nie jest tylko piec, no to są zbiorniki wyrównawcze, układ zmienił się z otwartego na zamknięty. Wszystko zostało wykonane w rurach miedzianych. No ja mam dokumentację fotograficzną, mogę pokazać, jak ta kotłownia teraz wygląda i ten materiał faktycznie, który tam został wbudowany, to nie tylko piec, jest tych urządzeń, czy tych przedmiotów, no sporo w ramach tego oprzyrządowania. Dobrze. Pytania jakieś tutaj? Nie ma pytań. Proszę. A komin ile kosztował, bo to oprzyrządowanie? Oczywiście każdy mądry wie, nowoczesny piec wymaga nowoczesnego, że tak powiem, oprzyrządowania. To takie jasne, takie proste, taka jakaś nowa mowa u niejednych, jakby rzeczywiście nie byli pani byli, albo byli przed urlopem, albo po urlopie, albo myśleją o niebieskich instalach. A komin ile kosztował, bo to wszyscy widzą ten komin. Panie Piotrze, czy tam było coś robione z kominem? Publicznie dzisiaj pytam się na komisji, nic nie było mówione na temat komina. Komin był robiony wcześniej, ale nie pamiętam ile kosztował. Nie pamiętam ile kosztował. Pani Przewodnicząca, tak? Bardzo chętnie bym odpowiedział na to pytanie. No ale no nie pamiętam. Dobrze. Nie jestem w stanie wszystkich cen zapamiętać. Ale to my nic nie dobrze, robimy. Na ja się nie pytam na pamięć, tylko dokumenty są na to. Poszła oczywiście faktura, poszły jakieś dokumenty, tylko nie żądam zaraz odpowiedzi, tylko przypomniałem komin, a inspektor odpowiada nie pamiętam. Ja czy ten nie komin? On nie musi tego pamiętać, bo zmęczony, styrany jest życiem, problemami, szachrajskim, tym czy tak komin, powiem. Ale się dowie, albo wejrzy w dokumenty i będzie wiedział. Ja dostanę odpowiedź. Czy ten komin, panie Piotrze, to do jednego lokatora, czy do więcej mieszkań? Do tej kotłowni, do tego jednego mieszkania. Czyli w tym jednym mieszkaniu mieliśmy w tym roku i komin zrobiony, i instalację całą? Tak. Ja nie pamiętam, czy to było w tym roku, panie przewodniczący. Ja bardzo dobrze, chętnie to bardzo odpowiem. Proszę tylko sobie sprawdzić. Tak, ja przyniosę wszystko, to co dotyczyło tego komina, ale no, gdybym wiedział wcześniej, to bym to zabrał ze sobą. Dobrze. Natomiast to styranie życiem puszczę mimo uszu. Dobrze. Szanowni Państwo, to myślę, ja jeszcze mam pytanie, ale proszę o kolejność wypowiedzi. Proszę o kolejność wypowiedzi. Panie Piotrze, ja mam ostatnie do pana pytanie. Ja chciałam, panie radny, ale bardzo proszę mnie nie przerywać. Panie inspektorze, mam pytanie, wie pan co, też od mieszkańca, gdzie jest hełm, który kupiliście z budżetu w roku poprzednim, z panem wójtem byliście po niego w Warszawie. Ten hełm, jest to atrapa hełmu wyłowionego bodajże z Jeziora Orchowskiego. Ten hełm, już kiedyś była mowa na komisji wspólnej, że on będzie służył no, mieszkańcom, będzie w gablocie, będzie miał odpowiednią oprawę. Ten hełm po prostu chyba ponownie się utopił w jeziorze Orchowskim, bo on został przywieziony, został zapłacony, a go nie ma. Czy pan ma wiedzę, gdzie ten hełm się w tej chwili znajduje? Ta atrapa hełmu. Tak, hełm jest w urzędzie, tak? W urzędzie, w sekretariacie, jest zabezpieczony. Zabezpieczony. Tak. A kiedy on będzie do użytku mieszkańców, no, do oglądania? Nie wiem, bo się tym nie zajmuję. W zasadzie nie wiem, jakie są dalsze plany na ten hełm. Pani Magdalena jest od kultury, to może ją zapytamy. Dobrze, bynajmniej on się znajduje w urzędzie gminy, tak? Pani przewodnicząca? Tak, proszę pan chciałem Maciej. Chciałem zwrócić uwagę na używanie słów, które nie zna się znaczenia. Hełm zakupiony przez gminę nie jest atrapą, jest repliką. Repliką, no i?
No to jest zdecydowana różnica. Dobrze, proszę pana. Dobrze, że jeżeli pan wie, ma wiedzę na temat, co to jest replika, a szkoda, że pan o hełm się nie pyta. A pan wiedział, gdzie ten hełm się znajduje, czy to pana nie interesuje, bo on został z budżetu zakupiony, to już pana nie interesuje, tylko o słowa pan teraz będzie się tutaj sprzeczał? Natomiast degustowana jestem, panie Macieju. Dobrze. Panie Piotrze, ja dziękuję panu. O ten hełm jeszcze chciałam się dopytać, bo myślę, że on powinien być wyeksponowany, a nie od 2 lat leży gdzieś w szafce. Jakby nie było z budżetu, był zakupiony. Szanowni państwo, ja jeszcze mam tutaj odnośnie pytania. Ja wszystkie pytania, które złożyliśmy tutaj na komisji wspólnej, i dzisiejsze też oczywiście złożę do pana wójta, natomiast tutaj jeszcze były tematy, z panią Agnieszką miałyśmy bodajże, ale myślę, że tutaj sobie pani Magdalena odsłucha. Były tematy, o których rozmawialiśmy chyba na, nie, pani Paula tutaj, pani inspektor, odnośnie mieszkania tego, tak, lokalu mieszkalnego. Tam było sporo tych pytań, panie Piotrze, pana wtedy nie było, odnośnie tego lokalu właśnie na wyzwolenia. Pani Paulina tutaj, to nie jest jej zakres obowiązków, nie odpowiedziała nam wiele rzeczy. Myślę, że te pytania trzeba będzie w jakiś sposób usystematyzować, byście sobie państwo odsłuchali i żebyśmy nawet na tą komisję już grudniową otrzymali odpowiedzi na nie. Dobrze. Szanowni, tak, proszę, pani radna. Ja mam kolejny miesiąc, niedługo będzie kolejny rok, ponawiam pytanie, kiedy wreszcie zaświecą się te lampy, które już niedługo to będzie 1,5 roku, jak są zamontowane, a nadal nie świecą, nie wiem. Miał być rok, potem rok i 2 miesiące, niedługo będzie odpowiedź 1,5 roku. Ostatnio zadawałam pytanie panu wójtowi konkretne, kiedy zaświecą, odpowiedzi nie mam. Nie wiem. Publicznie jeszcze raz pytam, kiedy zaświecą te lampy. Nie ma sekretarza, nie wiem, czy ktoś z państwa taką informację jest w stanie udzielić mi? Pan Piotr też nie jest tych. Pan Piotr? Nie wiem. Czy można to pytanie przekazać do wójta i żeby, czy publicznie, czy do mnie zadzwonili, żebym wiedziała, co odpowiedzieć, bo nie mam tej informacji. Oddzwonię do pani. Dobrze, dziękuję. Dobrze, szanowni państwo, ja jeszcze ostatnie, ponieważ mówiłam ostatnio o ulicy Topolowej, że wniosek przez starostwo został zaopiniowany pozytywnie i to ograniczenie prędkości będzie. Nie miałam przy sobie wniosku. Ten wniosek składałam 4 listopada bodajże. października. Miesiące było. Tak, ograniczenie prędkości na Topolowej zostało zaopiniowane pozytywnie. Przesunięcie znaku. Proszę, pan radny Świtek. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. No zapytam się na dzisiejszej sesji, bo praktycznie to już skończył się listopad. Dni są bardzo krótkie, długie wieczory. Co ze świetlicą Brużanki? Czy coś się dzieje? Czy tam zapomniano na ten temat? Jakie wytłumaczenie, żeby po prostu młodzieży powiedzieć, nie żeby czekać, aż oni się zbuntują? Jeszcze przy okazji jedną jeszcze sprawę chciałbym powiedzieć. No to teraz uważam, że pan wójt Jacek Misztar tak się spieni, że do niejednych, on wykorzysta wszystko, żeby swoją rację przedstawić, że nawet do niejednych jest zdolny przysłać, nasłać policję z Orchowa. Dobrze, szanowni radni, pytania jeszcze, jakieś wnioski, problemy sołec, nie widzę. Szanowni radni, ja teraz pani mamy... Pani przewodnicząca, mogę odpowiedzieć? Proszę. Mogę odpowiedzieć? Tak, proszę. W zakresie tej świetlicy w Różannie. Dobrze. Procedura zmiany planu w zasadzie się kończy, tak jak szacowałem, do końca roku sprawa czy procedura będzie zakończona i projekt uchwały przedstawimy Radzie Gminy. Najważniejsze uzgodnienia z sanepidem i z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska zostały uzgodnione pozytywnie. Uwagę złożył w zasadzie tylko konserwator zabytków, dlatego to uzgodnienie musimy powtórzyć. Na odpowiedź będzie miał około 2 tygodni, no i tak jak wspominałem, po tym nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu i gdzieś na przełomie roku projekt planu będzie gotowy do uchwalenia. A następnie podejmiemy kolejne starania w celu nieodpłatnego przejęcia tej części nieruchomości i tej części budynku, które mają być zagospodarowane na świetlicę w Różannie.
Także według moich szacunków na razie idzie wszystko zgodnie z terminem. Dobrze, bardzo dziękuję za odpowiedź. Szanowni radni, czy wszyscy otrzymaliście projekt budżetu na rok 2022? Rozumiem, że wszyscy. Pan Maciej Stubę też otrzymał projekt budżetu na rok 2022? Bardzo ładnie. Ja proponuję sesję budżetową, tak wstępnie 28 grudnia, także Państwo już sobie tam zaznaczcie, jak się nic nie zmieni, to myślę, że wtedy byśmy zrobili na spokojnie po świętach. Komisja pewnie przed świętami przypadnie. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, nie widzę. Zamykam 61. sesję Rady Gminy Orchowo. Dziękuję bardzo.